kwadrans akademicki, myślę, że z naszym dzisiejszym spotkaniem. To jest tak jak z obecnymi. Mecenas Kos wspominał czasy Józefa Franciszka i punktualności polskich kolei państwowych. Dzisiaj z tą punktualnością, zapraszam serdecznie Państwa, z tą punktualnością polskich kolei państwowych bywa różnie. Nasi goście dzisiaj mieli okazję, pan poseł to na co dzień styka się z lotnictwem, więc była wizyta w aeroklubie Starowolskim w Turbii, ale zaznaczam, nie w Stalowej Woli, tylko w Turbii. A że nie dopracowaliśmy się jako miasto ponad 400-letnie własnego aeroklubu, to posiłkowaliśmy się lotniskiem znajdującym się na terenie gminy Zaleszany. A to była świetna wizyta. Ale to była świetna wizyta, oprócz tego, że później spotkania medialne i to spowodowało, że dziś troszeczkę przeciągnęło się czas. Szanowni Państwo, zawsze nie typowo, bo ustaliliśmy, że w Szwecji obowiązuje równouprawnienie i za wpuszczenie kobiety można stać się obiektem nie do końca docenionym. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu przedstawić. Przede wszystkim od maleńkości, od 39 lat, lotnik, pasjonat lotnictwa, doktor habilitowany, inżynier, człowiek, nie habilitowany, doktor, inżynier, człowiek, który o lotnictwie wie wszystko. Nie, no trochę wiem. Trochę. Nauczyciel akademicki, wykładowca Politechniki Warszawskiej, a przede wszystkim chyba najbardziej znany, i to rozmawialiśmy kilkakrotnie, ciągnie się ta kwestia z życiorysu, a więc przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, a w obecnej kadencji poseł na Sejm Maciej Blasek. Witamy serdecznie. Mogłeś powiedzieć, muzyk z drugiego wykształcenia i tak dalej. Będziesz miał szansę, ponieważ myślę, że kwestia książki zamykającej pewien rozdział w Twoim życiu, kwestia pracy nad tym szczególnym, jeśli chodzi o wymiar, ale i wyjątkowym, no niestety, należy takiego słowa użyć, ale też nad innymi kwestiami katastrof lotniczych, jeśli będą takie pytania, Państwo mogą się zwrócić do eksperta. Ale Panie i Panowie, mamy drugiego gościa. W drugiej kolejności witam, nie tylko w ramach równouprawnienia, patrzy na mnie jedna z liderek Rady Kobiet, które tutaj tak fantastycznie obradowały w sobotę, ale to wynika z czego innego, bo tak naprawdę bardzo dynamiczna, aktywna, najaktywniejsza posłanka naszego województwa, przy okazji młoda twarz Komisji Kongresów Programowych Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm Joanna Frydrych. Dobry. Witamy bardzo serdecznie. A witam Asię w drugiej kolejności z tego względu, że Asia jest taka trochę nasza. Dzisiaj Maciek też jest nasz, ale Asia tak na co dzień, a ty ze względu na korzenie, ale pewnie o korzeniach będzie okazja też wspomnieć, ale tu taki znak zapytania zostawiam. Maciej Lasek związany jest mocno rodzinnie z województwem podkarpackim, a dlaczego będą Państwo mieli okazję zapytać. W takim razie, drodzy Państwo, ja kończę, żeby było krótko, niedługo. Oddaję mikrofon naszym gościom. Bardzo proszę, Pani poseł Joanna Frydrych. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać właśnie z panem posłem Maciejem Laskiem. I bardzo Państwu dziękuję za przybycie. Chciałam tak wielkiej tajemnicy Państwu powiedzieć, kto stoi za tym, że to spotkanie dzisiaj się odbyło. Nie mam wątpliwości, że Norbert Mastalerz jest skuteczną osobą, ale to spotkanie to też dzięki jemu, jego, żeby to tak brzydko nie zabrzmiało, ale dzwonieniu, proszeniu, przybyć tutaj pana posła Macieja Laska. No i dzisiejsze spotkanie jest właśnie efektem właśnie skuteczności Norberta Mastalerza, któremu dziękuję za zorganizowanie tego spotkania. I również dziękuję Maćkowi. Maćku, wielkie dzięki, bo wiele nie prosiłam, jak powiedziałam, że Tarnobrzeg, Krosno i kolejne punkty, to pan poseł powiedział, oczywiście jadę. Ustaliliśmy termin i jesteśmy dzisiaj. Także jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Maćkowi za przybycie, Państwu za przybycie i za organizację Norbertowi. A w trakcie rozmów będziemy odpowiadać na pytania. Myślę, że tutaj pan poseł Maciej Lasek będzie jakby osobą dominującą, ale ja też będę się chciała włączyć w tematach, na których się znam. Dziękuję bardzo. Dziękuję Joanno, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję. No, wszyscy dziękowali za to, że przybyliście tutaj. Ja dziękuję Wam z dwójnasób, bo jest człowiek, który przyjechał z
innego województwa. Niektórzy mówią, że trzeba się bać Podkarpacia. Ja mówię, że absolutnie nie ma się czego bać tego regionu, bo jest region piękny. Joanna powiedziała, że mam tu jakieś korzenie. Tak, mój tata się tutaj urodził na Podkarpaciu, Świętoniowie. Część rodziny mieszka na Podkarpaciu dalej. Dziadek przez jakiś czas mieszkał na terenie dzisiejszej Ukrainy, Sokal, to jest taka północno-zachodnia Ukraina. No, historia była taka, jaka była. W 1943 uciekli z powrotem do miejsca, w którym żyli przez długi czas, a potem tak daleko uciekali z Podkarpacia, że aż osadzili się w Elblągu, czyli dosyć daleko. Ale ja tutaj mam zawsze bardzo serce gdzieś jest tutaj przy Podkarpaciu, a jak się ma rodzinę, to tak jest. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że usiądziemy i zaczniemy rozmawiać. No. Tu jest mikrofon. Też masz mikrofon. Czy, jaką Państwa, masz konwencję? Ja myślę, że będzie możliwe zadanie pytania. Czy ktoś z Państwa będzie zainteresowany, bardzo proszę, dysponujemy mikrofonem. No. Myślę, że w formie takiej bardzo aktywnej pan poseł słynie z tego, że lubi. Trudne pytania. Tak, oczywiście. Trudne pytania, więc nie ma trudnych pytań. Można zadać, myślę, wiele ciekawych pytań, rozwiać wiele wątpliwości wokół tego, co przez ostatnią dekadę narastało. Wokół między innymi tej sprawy. Oprócz tego, szanowni państwo, oczywiście wspomniałem, ale tak delikatnie, pan poseł jest autorem książki Kłamstwo Smoleńskie ze znakiem zapytania, ta prawda nie tylko o katastrofie. Ta książka, ale pewnie będzie mówił o tym sam, ta książka stanowi swoiste jakby zamknięcie na jego udziału w próbach wyjaśnienia tej no... Nie w próbach. Nie w próbach. Wyjaśnieniu katastrofy smoleńskiej. Ta książka jest do nabycia, oczywiście po spotkaniu autor będzie Państwu również mógł popełnić dedykację osobistą. Bardzo proszę. Czyli co, zaczynamy? Zaczynamy, tak, proszę bardzo. Ale zaczynamy. A wiesz, ale mikrofon fajny dałeś, a może tak zrobimy, będzie zdecydowanie lepiej. Szanowni Państwo, więc co ja tutaj mogę dodać do takiego świetnego wprowadzenia? Może taką informację rozgrzewającą tylko. Bardzo często jak rozmawiamy, jeżeli zaczniemy od tego tematu, ale każdy temat, jeżeli będzie w zakresie kompetencji i wiedzy, postaramy się odpowiedzieć. Ja rzeczywiście całe życie zajmowałem się lotnictwem. Miałem 16 lat, zacząłem latać. Miałem lat 19, zacząłem latać na samolotach. Miałem lat 21. Zacząłem szkolić. Zostałem jednym z najmłodszych instruktorów w Aeroklubie Elbląskim. W szkole zresztą do dnia dzisiejszego myślę, że wyszkoliłem około 150 uczniów. Skończyłem studia na Politechnice Warszawskiej, Wydział Lotniczy. Państwo macie tutaj blisko w Rzeszowie też świetną uczelnię lotniczą. To są dwie, można powiedzieć, dzisiaj najlepsze uczelnie lotnicze kształcące inżynierów, pilotów. To jest taka moja historia. 10 lat pracy w Instytucie Lotnictwa, doktorat w Wojskowej Akademii Technicznej, też z bezpieczeństwa. Znowu po drodze uprawnienia pilota doświadczalnego i to tej najwyższej klasy, czyli takiego człowieka, który pierwszy zbudowany samolot, który nigdy nie został przez nikogo oblatany, ma prawo wejść i polecieć i wykonać próbę. Dzisiaj z szybowcowych pilotów doświadczalnych to mogę powiedzieć, że zostało nas czynnych pilotów doświadczalnych trzech żyjących, czynnych oczywiście. Potem 14 lat pracy Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych od 2002 roku, od 2010 jednocześnie zostałem wykładowcą w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Lotniczym, czyli tam skąd wyszedłem, gdzie nauczam studentów do dzisiaj. W związku z czym, jeżeli miałbym tak opowiadać, prawda, czy dyskutować z osobami, które czasami mogą powiedzieć, no tak, ale wy się nie znacie na badaniu wypadków lotniczych i tą słynną katastrofę, która podzieliła Polskę na dwa przeciwstawne obozy. Ja nie nazywam tych obozów w jakiś specjalny sposób, jak to nazywam, że są ludzie, którzy nie mają problemu ze zrozumieniem katastrofy smoleńskiej i są ludzie, którzy zostali oszukani.
Nie mówię, że nie myślą racjonalnie, nie myślą tego, nie będę ich absolutnie oszukiwał. Oni zostali oszukani. Bo jeżeli popatrzymy sobie na historię różnego rodzaju teorii spiskowych, to zobaczcie, 21 lat temu, tak, był słynny zamach terrorystyczny na World Trade Center. Samoloty wbiły się w te dwie bliźniacze wieże. To zostało świetnie udokumentowane. Czyli byli ludzie, którzy to nagrywali nawet, którzy mieli to na taśmie. Była specjalna rządowa komisja, która zbadała wszystkie aspekty tej wielkiej tragedii. Nie tylko tej, jak do tego doszło, że samoloty zostały tak łatwo przejęte przez terrorystów. A potem w 2008 roku zrobiono badania w Stanach Zjednoczonych. Kto jest sprawcą, albo kto zaplanował, kto jest sprawcą zamachu na World Trade Center. I wiecie Państwo, jakie były wyniki? 12% ludzi było przekonanych, że to CIA. 8%, że Izrael. Nie? W sumie spiskowa teoria, zamachowa teoria miała i takie teorie właśnie konspiracyjne trochę, były 20% osób w nie wierzyło. Ale zobaczcie, tam takich teorii nie promował nikt oficjalnie. To były teorie, które wyrastały w różnego rodzaju ruchach, prawda, tam w internecie, w dyskusjach, różnych tych. A mimo wszystko 20% po 8 czy 7 latach od tego zamachu miało zupełnie inne poglądy niż oficjalne rządowe raporty jednego z największych krajów, państw na świecie, które potrafi naprawdę wiele rzeczy dobrze zrobić. Daleko dalej nie będziemy szukać. Pamiętacie Państwo ten wypadek, gdzie pilot zamknął się w kabinie i razem z pasażerami... Niemiec, pilot Germanwings zderzył się, popełnił samobójstwo rozszerzone, jak to powiedzieli specjaliści. Świetnie zbadane, wszystkie fakty znane, wrak na miejscu. Wiecie, że tam jest bardzo duża grupa osób, w internecie można to znaleźć, która uważa na podstawie zdjęć z gazety, z jakiejś tego, gdzie znajduje, tam był to, nie, to tak nie było, to był wypadek, to było zderzenie wojskowego samolotu z cywilnym i rząd to ukrywa. To jest najistotne. Rząd to ukrywa prawdziwe przyczyny. Teorie spiskowe były, są i niestety będą. Ale tylko, ja odnoszę takie wrażenie, że tylko w Polsce teorie spiskowe były lansowane również przez polityków. I to polityków czynnych, polityków niebyłych. Przez najpierw polityków jednej partii opozycyjnej, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Potem przez polityków tej samej partii już rządzących. A jaki jest tego skutek? Zobaczcie, w 2016 roku rząd pani Beaty Szydło powołał podkomisję Antoniego Macierewicza. Ta podkomisja do dzisiaj kosztowała 25 milionów złotych. I jaki był efekt jej pracy? Całkiem niedawno, ci z Państwa, którzy jeszcze nie mają dosyć tego tematu, albo gdzieś do Państwa to dotarło, wyszedł Jarosław Kaczyński w 12. rocznicę i powiedział, że tak, zamordowali mi brata, zabili prezydenta. Wskazał, że to Rosjanie w porozumieniu z polskim rządem. Następnego dnia Antoni Macierewicz zrobił praktycznie to samo. Powiedział, tu był wybuch, tam to zamontowano. To było 2 miesiące temu. Czy od tamtej pory cokolwiek przy tak bardzo ważkich zarzutach zostało zrobione? Powiem Państwu, że nic. Ambasador Rosji nie został wezwany na dywanik do polskiego MSZ-u. A zarzut jest wprost. To przecież Rosjanie, prawda? Nie została złożona żadne pismo, żadna skarga, znaczy żaden wniosek o ściganie do Międzynarodowego Trybunału w Hadze o rzekomych sprawców. W 2017 roku minister Waszczykowski powiedział, mamy przygotowany wniosek, który to wniosek jest do Trybunału w Hadze o przewlekłość postępowania rosyjskiego i przetrzymywanie wraku. 2017 rok, luty. Do dzisiaj ten wniosek nie został złożony,
A na pytania do ministerstwa jest odpowiedź, że w zasadzie nie został napisany, bo jest cały czas analizowany. 5 lat minęło, ale są ciekawsze rzeczy. Prokurator dzisiaj śledztwo prowadzi w sprawie przyczyn tego wypadku. No musimy pamiętać, że z jednej strony w takich przypadkach jest, pracuje komisja, Komisja Badania Wypadków Lotniczych, w których ja miałem zaszczyt pracować i to była to. Jej celem nie jest orzekanie o winie i odpowiedzialności. Na całym świecie jest jeden cel. Jak nie dopuścić do ponownie takiego wypadku? Czyli odpowiedzieć na 3 pytania. Co się stało? Dlaczego się stało? I co trzeba zrobić, żeby się nie powtórzyło? Bez orzekania o winie i odpowiedzialności. Natomiast równolegle do tego pracuje prokuratura. Ta prokuratura wszczęła śledztwo już 10 kwietnia 2010 roku. To była prokuratura wojskowa. Prowadziła je do czasu rozwiązania prokuratury wojskowej w 2016 roku. Przejęła to prokuratura kierowana przez Zbigniewa Ziobro. To śledztwo jest dalej kontynuowane, robione są kolejne jakieś ekspertyzy, bo one są robione równolegle do naszych, bo badanie powinno być prowadzone w sposób niezależny. I tydzień przed 10 kwietnia tego roku prokuratorzy zaprosili rodziny ofiar do siebie, żeby poinformować o stanie śledztwa smoleńskiego i powiedzieli, nie ma żadnych nowych dowodów. Nie ma żadnych dowodów wskazujących na to, że doszło do eksplozji materiałów wybuchowych. Zbadaliśmy zapis dźwiękowy z czarnej skrzynki, która rejestrowała głosy w kabinie w renomowanym, jednym, jak oni twierdzą, najlepszym laboratorium amerykańskim. Dostaliśmy odpowiedź, na taśmie dźwiękowej nie ma nagrania, nie ma odgłosu wybuchu. Ja tylko przypomnę, że Antoni Macierewicz twierdził, że oni to usłyszeli, że oni to stwierdzili. Tylko, że ja nieprzypadkowo mówiłem, czym ja się zajmowałem. Kto pracował w komisji pana posła Antoniego Macierewicza? Nie było nikogo, kto się kiedykolwiek zajmował badaniem wypadków lotniczych. U nas było 34 członków, z czego wspólnie można byłoby sumarycznie zbadać, że zbadali około 300 wypadków lotniczych w lotnictwie wojskowym i cywilnym. A tam? Nikogo. To nie znaczy, że nie próbowali kogoś takiego ściągnąć. No ale nie udało się. Nikt nie chciał rozmawiać z tymi ludźmi. No i znowu mówimy o Amerykanach, znaczy o prokuratorach. Prokuratorzy mówią, nie wiążcie zbyt dużych, wielkich emocji z tym, co będzie powiedziane 10-11 do rodzin ofiar. Jeszcze ciekawsza rzecz. Ktoś mi dzisiaj zadał pytanie, kiedy pan będzie osądzony, prawda? Czy jest jakieś postępowanie wobec pana? A ja mówię, no odpowiadam, no ja nie wiem, ja nigdy nie byłem przesłuchiwany w tej sprawie, mimo że Antoni Macierewicz od lat zarzuca mi jakieś rzekome fałszerstwa, fałszowanie materiałów dowodowych i tak dalej. Jeżeli cokolwiek z tego byłoby prawdą, to czy państwo sobie wyobrażacie, że w państwie takim, choćby jakim jest dzisiaj Polska, co nie? Czyli państwie demokratycznym, choć z pewnymi mankamentami, gdy u władzy jest Prawo i Sprawiedliwość, które lubi nękać posłów opozycji, które ma, nie lubi tych, którzy mają inne zdanie bardzo często, tak delikatnie to nazwę. Czy oni by odpuścili mi, moim kolegom, którzy pracowali w komisji Jerzego Millera? Nic takiego się nie dzieje. Powiem więcej. Jeden z naszych kolegów, który pracował z nami w komisji Jerzego Millera, całkiem niedawno pomagał prokuratorom właśnie z tego zespołu, który jest prokuratorem Zbigniewa Ziobry w sprawie katastrofy. Pewne rzeczy im tłumaczył, oni go poprosili, żeby im wytłumaczył, żeby brał udział w spotkaniu z Amerykanami, z którymi my współpracowaliśmy. W związku z czym gdzieś ta normalność, jeżeli chodzi o tą katastrofę, prawda, jest. Ja bym powiedział, jestem daleki od tego, że murem za Zbyszkiem Ziobro, ale prokuratorzy, którzy tam pracują, no można powiedzieć, tych, których ja poznałem, spotkałem, wydaje mi się, że mają dostęp do materiałów dowodowych, mają dostęp do wszystkich akt i wyciągają logiczne wnioski. To, że tak to długo trwa, prawda, że tak długo trwa śledztwo, myśmy zakończyli badanie po 15 miesiącach, to jest standard. Zawsze długo trwa śledztwo, bo przecież na końcu tego będzie materiał, który pójdzie do sądu, niezawisły sąd wyda wyrok,
albo nie wyda tego wyroku, bo powie, że ktoś jest niewinien, a to też będzie wyrok, ale będzie niewinien. W związku z czym, ale to jest coś, co wpływa na życie konkretnych osób, więc musi być przygotowane zgodnie z różnymi wymaganiami przepisów. Ale wszystko idzie w tą samą stronę. No i teraz ja to trochę zawarłem w tej książce. Mimo tego, że to nie jest książka o katastrofie smoleńskiej, jeżeli by Państwo tą książkę, po tą książkę sięgnęli. To jest książka o tym, czym się kończy chodzenie na skróty, czym się kończy pomijanie procedur, czym się kończy nieprzewidywanie, czym zagrożeń, które mogą nas spotkać w dowolnym aspekcie życia. Książka napisana też trochę na moich błędach, do których nie wstydziłem się przyznać. Książka też napisana na podstawie takich tragicznych historii, które były, z którymi miałem do czynienia, bo 14 lat badania wypadków lotniczych, pochowałem paru kolegów pilotów, z którymi latałem, przyjaciół, którymi ja w życiu nie myślałem, że coś może im się stać. Potem przyjeżdżam na miejsce wypadku i widzę jeszcze, ciało jeszcze jest na miejscu wypadku. Tak, to jest właśnie mój kolega i kolega drugiego, mojego partnera, z którym przyjechaliśmy na badanie wypadków. I tego typu rzeczy są tutaj opisane. Ale też takie, że warto wyciągać wnioski z błędów, warto wyciągać, uczyć się na błędach innych, ale też jest jeden tekst taki dosyć ważny, który mówi, że niezależnie od tego, kto rządzi, to od nas zależy, czy państwo będzie działało dobrze, czy będzie działało źle. Są takie przypadki, kiedy wskutek niewłaściwego działania urzędników nie można było wykonywać swoich działań. Albo różnych takich, powiedzmy, sytuacji, że pan to musi dać pieniądze. Mówi, ja panu nie dam pieniędzy. Ja mówię, jak to ma mi dać? Pan mówi, ktokolwiek, ale na pewno nie ja. Jest budżet. Z tego budżetu nie będziemy wydawali pieniędzy. Niech podniesie ten wrak firma, który jest właścicielem tego samolotu, albo rodzina, albo przyjaciele tego pilota, który tam utonął. Jeszcze potrafił mi powiedzieć, bo przecież pilot wodował prawidłowo, silnik mu przerwał w czasie lotu, a utonął, bo pewnie nie umiał pływać. Samolot. No, akurat pilot próbował dopłynąć, prawda, do brzegu z tego samolotu. Rzeczywiście wodował prawidłowo, a my musimy zbadać wypadek. I z takimi, i my jako urzędnicy państwowi spotykaliśmy się z takimi również problemami. To też jest tutaj opisane. Ale proszę Państwa, żeby nie przedłużać, bo się spóźniliśmy, to może jakieś pytania od razu. Znaczy może zawsze tak mówię na takich spotkaniach, że nie zadaję tych pytań, na które nie znam odpowiedzi. Tylko w związku z tym stawiam zagadnienia, które chciałbym, żeby je może pogłębić. Pierwsza rzecz, pan Dobry bardzo tłumaczył, spóźnienie. Czy spóźnienie samolotu miało znaczenie w całości katastrofy? To jest tak. Wcześniej wystartował o czasie. Wystartował samolot Jak-40. I ten samolot Jak-40 wylądował, można powiedzieć, w ostatniej chwili. Niektórzy twierdzą, i ja się też do tego skłaniam, że już wylądował później niż w ostatniej chwili, czyli warunki się popsuły na tyle, że nie powinien lądować, bo rosyjski kontroler nie dał mu zgody na lądowanie, kazał mu odejść na drugi krąg. Polski pilot, można powiedzieć, zignorował. On twierdzi, że nie usłyszał tego, chociaż się to nagrało. I wylądował na tym lotnisku. Potem pogoda się coraz bardziej zaczęła psuć, więc można byłoby powiedzieć, teoretycznie tak miało wpływ na to, że podejście do lądowania było w zdecydowanie gorszych warunkach atmosferycznych, ale na takie sytuacje też w lotnictwie są procedury. Na to jest takim remedium na to są lotniska zapasowe. Jeżeli na lotnisku docelowym nie ma pogody, to musi być pogoda na co najmniej jednym lotnisku zapasowym. Taka pogoda jak drut. A taka pogoda była na dwóch lotniskach zapasowych i można było polecieć na lotnisko zapasowe. To, że one nie... można było wrócić do Warszawy, można było polecieć na trzecie lotnisko, które była Moskwa. Jeszcze. Ten samolot by wszędzie tam doleciał. Problem był tylko taki, że trzeba było podjąć tą decyzję. Ta decyzja, ona w zasadzie zapadła. Załoga powiedziała tak,
załoga wprost powiedziała, będziemy musieli polecieć na jakieś lotnisko zapasowe, ale poprosili prezydenta, żeby wybrał, które będzie dla niego najbardziej lotniskiem dobrym. Co nie najbardziej takim z punktu widzenia tej, no waga tej wizyty była duża. Ja już nie będę wchodził w sprawy polityczne, prawda, bo wtedy byłem urzędnikiem, mnie to nie interesowały sprawy za bardzo nie interesowały sprawy polityczne. Ale jakby nie patrzeć, miejsce kaźni kilkudziesięciu tysięcy polskich oficerów, urzędników, policjantów, prawda? To tam powinno się być w takim momencie. I samolot się spóźni. To co zrobić? No to jak poleci się za daleko, to ci wszyscy goście, którzy tam będą czekali na pana prezydenta, będą długo czekali, prawda? Mocno się to spóźni. Ale jednak no, życie jest ważniejsze. I załoga spytała pana prezydenta, znaczy poprosiła o zapytanie pana prezydenta, które będzie lepsze lotnisko. Nie dostali odpowiedzi. Znaczy dostali, że pan prezydent nie podjął decyzji, co dalej będziemy robili. Ja chcę bardzo wyraźnie tutaj powiedzieć, nie było bezpośredniej presji na lądowanie w Smoleńsku, takiej, że ktoś im powiedział, lądujcie tutaj. To była decyzja załogi. Politycznie, znowu powiem tak, bardzo kuszący moment, prawda, że teraz powiedzieć, no była presja, bo tam chcieli wylądować i tak dalej. Ale szanowni państwo, oczywiście można... Presją nie była rozmowa prezesa. Tak, ale była, oczywiście była rozmowa. My wiemy, kiedy ta rozmowa była, się odbyła, jak długo trwała i wiemy, co się działo w kokpicie samolotu w tym czasie. I jeżeli państwo pozwolicie dwa słowa na ten temat, to opowiem tylko krótko. Załoga dowiaduje się, że w Smoleńsku warunków do lądowania nie ma. Znaczy odpowiednio wcześniej, najpierw 28 minut przed lądowaniem od kontrolera z Mińska, czyli białoruskiego kontrolera, który został powiadomiony przez kontrolera ze Smoleńska. Jeszcze kiedy samolot był daleko, kontroler ze Smoleńska mówi, niech oni polecą gdzie indziej, tutaj warunki są coraz gorsze. Im szybciej podejmą decyzję, żeby gdzie indziej lecieli, tym będzie lepiej. No ale polska załoga podjęła decyzję, nie, jednak będziemy się zniżać. Nie będę wchodził w głowę załogi. Będę opierał się tylko na faktach, na tym, co między sobą rozmawiali w kabinie. Schodzą do lądowania. 14 minut przed wypadkiem. Kontroler ze Smoleńska mówi, warunków, widzialność tam 400 metrów, mgła, warunków do przyjęcia nie ma. Kapitan polskiego Tupolewa, jeśli to możliwe, spróbujemy podejść do minimum. Czyli decyzja jest cały czas realizowana. I w tym czasie kapitan poprosił szefową pokładu, żeby ktoś przyszedł odpowiedzialny za ten lot, bo trzeba będzie powiadomić prezydenta i podjąć decyzję, gdzie na inne lotnisko polecimy. Przychodzi pan dyrektor Kazana. On był za to odpowiedzialny, szef protokołu dyplomatycznego. Kiedy pan dyrektor Kazana przyszedł i załoga mu zaczyna tłumaczyć, gdzie są lotniska zapasowe, jak długo mogą czekać w powietrzu, że się do skutku nie da rady podejść, bo mamy za mało paliwa. Te wszystkie szczegóły, których nie wiedział, albo przynajmniej musiał je jeszcze raz usłyszeć, to w tym czasie trwa rozmowa świętej pamięci prezydenta ze swoim bratem. Zanim dyrektor Kazana wyszedł z kokpitu, rozmowa się skończyła. Więc, bo wiemy o której, kiedy wyszedł, znowu z nagrań z kokpitu i wiemy z zapisu pamięci telefonu satelitarnego, kiedy ta rozmowa została zakończona. Po chwili, nie pamiętam, po 40 sekundach czy po minucie, dyrektor Kazana wraca i mówi, na razie nie ma decyzji prezydenta, co dalej robimy. I teraz można byłoby znowu powiedzieć, politycznie można było pojechać po temacie, prawda, powiedzieć tak, była presja, etc. Ale szanowni państwo, no, nikt by nam nie wierzył w ustalenia, gdybyśmy powiedzmy poszli tym tropem. Jeżeli by w kokpicie padły słowa, ale musicie tam wylądować, ale od tego to wszystko zależy, jakikolwiek element presji, to byśmy to napisali. Bo byśmy tego nie tuszowali. Tam było nas 17 cywili, 17 wojskowych. Na początku wielu z nas się nie znało. Każdy był ze swojej działki. My z lotnictwa cywilnego, koledzy z lotnictwa wojskowego. Ja miałem już to doświadczenie i paru naszych kolegów, że pracowaliśmy przy badaniu wypadku samolotu CASA dla prokuratury. Więc znaliśmy procedury wojskowe. Ale nikt by się nie podjął, można powiedzieć, takiej nadinterpretacji. Co ciekawsze, załoga dalej między sobą nawet rozmawiała, że
ale to my sami będziemy musieli wybrać to lotnisko zapasowe na koniec. Więc to pokazuje, że oni podjęli jakąś decyzję i zaczęli się jej trzymać. Schodzimy do minimum, potem odejdziemy na drugi krok. Problem jest zupełnie innej natury. I to już troszeczkę jest coś takiego, powiedzmy, takiej może nie nadinterpretacji, takiego pewnego wytłumaczenia, bo ktoś może powiedzieć, to byli pewnie samobójcy, jeżeli do czegoś takiego doprowadzili. Nie, żaden z nich nie chciał się przecież zabić, każdy chciał wrócić do domu. Oni po prostu chcieli zrobić coś więcej niż pozwalały na to przepisy, więcej, żeby pokazać, że rzeczywiście się nie uda, co nie? Że my tak już niżej zeszli, bo nawet sobie ustawili taki alarm nie na taką wysokość, na którą powiedzieli, tylko nieco niżej, żeby zmniejszyć margines na popełnienie błędu jeszcze. Ale nie potrafili tego zrobić. A dlaczego nie potrafili? A to już zupełnie z innego powodu. Dlatego, że nie pozwolono im być dobrymi pilotami. I to ja się będę tego trzymał, że ci chłopcy byli. Chcieli zrobić wszystko jak najlepiej, nawet więcej niż potrafili, tylko nie potrafili. Natomiast nad nimi były kolejne szczeble dowódców. Patrząc po twarzach tutaj, widzę, że na pewno wielu z Państwa kiedyś było w wojsku. A przynajmniej o to wojsko się otarło. I tam nie ma miejsca na samowolkę, co najwyżej na samowolne oddalenie z jednostki, prawda, do dziewczyny. Ale to takie rzeczy się zdarzały. Ale żeby nie wykonywać lotów treningowych, nie wykonywać pewnych ćwiczeń, egzaminów, które są wymagane przepisami wprost, wojskowymi, podstawowymi przepisami, gdzie jest napisane, niewykonanie tego elementu lotu skutkuje nieważnością wszystkich uprawnień. Wprost taki zapis. A my wchodzimy do pułku, bierzemy ich książki lotów, nie tylko tej załogi, wszystkich. Czytamy, nie wierzymy. Bierzemy pułkową ewidencję lotów, czyli zestawienie wszystkich lotów. Nie ma. Bierzemy rozkazy. Nie ma. Jest pytanie, panowie, dlaczego wy latacie od tak długiego czasu bez ważnych uprawnień? I cisza po drugiej stronie. Bo z drugiej strony ich dowódcy od nich tego nie wymagali. Ich dowódcy stwierdzili, że jeżeli dowódca, tak jakbyśmy pracowali w jakiejś firmie, jeżeli nasz szef nie wymaga od nas, żebyśmy coś robili albo akceptuje niewłaściwe działanie, to w sposób naturalny można powiedzieć, może tak ma być właśnie. Przed katastrofą smoleńską w ciągu roku były trzy kontrole w tym pułku z wojska. Wszystkie raporty z kontroli wyglądały tak. Drobne uwagi przekazano w trybie ustnym albo brak uwag. A my, ostatnia kontrola dotycząca takich zapisów w dokumentacji była w lutym 2010 roku. A my wchodzimy 3 miesiące po wypadku do pułku i mówimy, że to jest tak proste do zauważenia. Czyli ta kontrola była, czy nie było. I ja będę z uporem maniaka mówił, że ci chłopcy, tym chłopcom nie pozwolono zostać dobrymi pilotami, że trudno mi przychodzi to przez gardło, bo ja całe życie badałem wypadki, nie mówiąc, kto jest winien. Ale winnych trzeba szukać w innym miejscu. Oczywiście popełnili błędy. Zeszli niżej, nie reagowali na komendy systemu TAS, czyli tego, który mówił pull up, terrain ahead, pull up. Tam instrukcja użytkowania tego urządzenia, którą powinni znać, mówi wprost, nawet się nie zastanawiaj, ciągniesz w górę. A tam 41 sekund, prawda, pull up, terrain ahead, pull up. A oni ze sobą rozmawiają jeszcze, jeden do drugiego mówi, tam jest obniżenie, drugi przełącza takie urządzenie zmieniające wysokość i nagle ten system przestaje gadać, bo jemu się wydaje, że jest 163 metry wyżej, ale cały czas się zniżają. Więc tak to wygląda. Ale żeby nie być tylko po stronie polskiej, rosyjskie lotnisko, na które polecieli, było tak fatalnie przygotowane, że ja mógłbym powiedzieć z całym szacunkiem, że lotnisko w Turbii jest zdecydowanie lepszym lotniskiem niż tamte w Smoleńsku. Bo ono było nieczynne. Przez wiele miesięcy było nieczynne. Nieczynne lotniska wojskowe wyglądają jak obraz nędzy i rozpaczy. W Polsce ja takie oglądałem. Z tego czasu Modlin. Lotnisko w brzegu, opuszczone lotniska, gdzie przychodzą ludzie na szaber, kradną kratki jakieś odwodniające, jakieś słupy, jakieś druty, wszystko, co nie?
A my powiedzieliśmy, jako strona polska, nie, my chcemy tutaj polecieć. No to jest dobre lotnisko, bo bardzo blisko. Katyn jest parędziesiąt chyba minut samochodem. Rosjanie powiedzieli, no jak chcecie, to my wam go przygotujemy. Napisali, że go przygotują, ale nie przygotowali go dobrze. Napisali tylko, że jest dobrze przygotowane. Ale kto powinien to pojechać sprawdzić? No ten, który daje samolot, prawda? I mówi, i mam swoich pilotów. Czyli tak, kancelaria prezydenta powiedziała, my chcemy lecieć do Katynia. No, chciała, powiedziała, ale dowódca 36 pułku, on wie, czy ma samolot, czy ma załogi i czy na to lotnisko powinien da radę polecieć. Czy myślicie państwo, że ktokolwiek na to lotnisko poleciał, żeby go sprawdzić? Nikt. Oni tam mówili, bo my byliśmy tam chyba 2 lata temu wcześniej, to nie? To było zupełnie inne lotnisko. Wtedy było czynne, potem przez jakiś czas było nieczynne. Powinno zostać to zrobione. Nie zostało zrobione. Pełna nonszalancja. Na tym, w tym samolocie powinien być rosyjski nawigator. Jak leci na samolot na lotnisko wojskowe w Rosji, przepisy rosyjskie mówią, powinien być rosyjski nawigator. Ach, to jest tak trochę, że no, w natowskim samolocie teoretycznie rosyjski nawigator, zwłaszcza dzisiaj, to w ogóle byłoby niemożliwe w ogóle do tego, ale i my wtedy traktowaliśmy to dosyć niedobrze. Znaczy tak, powiedzieliśmy, my nie musimy mieć nawigatora, bo mamy pilotów, którzy, mamy załogi, którzy znają język rosyjski. W Tupolewie tylko kapitan znał język rosyjski. Kapitan Tupolewa musiał dowodzić, pilotować i porozumiewać się jednocześnie w języku rosyjskim. A ich w kabinie było 4. Był jeszcze technik pokładowy, który robił swoje. Drugi pilot powinien go monitorować, a po rosyjsku powinien mówić nawigator. Ale nawigator nie znał języka rosyjskiego. No w ogóle w nocy przyleciał z innego rejsu i w nocy przed lotem się przygotowywał do kolejnego rejsu właśnie z prezydentem na lotnisko, którego nie znał. Zobaczcie, jak to wygląda państwo. I teraz trochę mniej można się dziwić temu, że można było popełnić takie błędy, tylko że to jest właśnie niedopuszczalne. Tu było pytanie chyba. A jeszcze dużo miałem dodać taką kwestię podnieść, ale trochę została, że tak powiem, wyjaśniona. Mianowicie komisja Millera, zapoznawałem się dosyć szczegółowo z jej pracami na bieżąco, jak to trwało, to tam wszystko nie było dostępne, ale pracowała 15 miesięcy. Do roku 15 rządziła koalicja Platformy. Nie pociągnięto praktycznie nikogo do odpowiedzialności karnej, bo prokuratura cały czas pracowała. Były 2 wnioski, były 4 wnioski o akty oskarżenia. No i praktycznie jedynym, który został skazany w tej chwili, to szef kancelarii premiera, teraz chyba nie prawomocnik, chyba jeszcze z tego co... Chyba prawomocnik już. Nie było po drugiej instancji jeszcze w roku. Nie. Z tego co tam śledzę takie rzeczy. Natomiast no, w dużym stopniu było bardzo dużo informacji o tym, że ze strony kancelarii prezydenta, która organizowała ten wyjazd, odpowiadał docent Suski chyba, tak? Tak, pan poseł Suski. A poseł, nie docent. Nie, chyba nie jest docentem, chyba nie jest doktorem nawet, ale... Może z tego kawału jest docentem, ale to opowiem po spotkaniu. Ale tak, znaczy nie, z tego co wiem, to chyba nie pan Suski, tylko pan Sasin. Pan Sasin i pan Andrzej Duda też wtedy pracowali w kancelarii. Natomiast wracając do tego, kto był... Ja mogę tylko powiedzieć państwu, ja nie będę... Znaczy, komentować wyroki sądu można, bo to jest legalne, ale trzeba się do nich stosować. To jest ta różnica czasami, która nas różni z naszymi oponentami. Miałem wątpliwości co do tego wyroku na szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na pana Tomasza Arabskiego. Z jakiego powodu? Pan Tomasz Arabski nie miał i nie ma żadnej wiedzy na tematy lotnicze, bo od niego tego nikt nie wymagał, bo na tym stanowisku nie trzeba jej mieć. Jego rola w przygotowaniu lotu była taka, że on miał rozsądzać konflikty między, jeżeli załóżmy, kancelaria prezydenta, premiera, albo kancelaria Sejmu i Senatu, na ten sam czas chcą samolot. Kto komu pierwszemu? Jego zadaniem było przekazać dokumenty do Biura Ochrony Rządu i do Dowództwa Sił Powietrznych i do 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. On nie do końca wykonał swoje działania w tym zakresie, ale
te dokumenty tak czy inaczej dotarły, bo poszły do niego i poszły kopie do tych trzech organów. Każdy z trzech organów wiedział. Natomiast zarzuca się wyroku panu, wobec pana Arabskiego, że pozwolił na to, żeby samolot poleciał na lotnisko nieczynne, bo ono było wcześniej nieczynne. Rosjanie powiedzieli, że je uczynią, prawda, czyli że będzie przygotowane. Ale tak jak powiedziałem, to nie... To jest tak, jakby mi ktoś powiedział, żebym ocenił, czy pacjent nadaje się do operacji, czy się nie nadaje do operacji, bo jestem księgowym w szpitalu, załóżmy. No, z całym szacunkiem, mam doktora, teraz jestem nieludzkim doktorem. Jestem doktorem od wypadków i od mechaniki lotu. I bym nie był w stanie czegoś takiego powiedzieć. Nikt by nie powinien mi zarzucić takiego, postawić takiego zarzutu. No, ale wyrok jest, trzeba się do niego zastosować. Jeżeli jest jeszcze nieprawomocny, no to trzeba czekać na uprawomocnienie lub jego zmianę. Natomiast rolą dominującą tutaj jedynie, tak jak powiedziałem, dowódca 36. Pułku. To on, tak jak powiedziałem, on wie, jakie ma samoloty, wie, jakie ma załogi i kiedy mogą latać, kiedy trzeba przeprowadzić czynności obsługowe, badania, jakiekolwiek na tym samolocie. Panie pośle, do końca mi nie zgodził z tym, co pan powiedział o odpowiedzialności Arabskiego, że nie był fachowcem z zakresu lotnictwa, ale kierował kancelarią premiera, która odpowiadała za przygotowanie wszystkich lotów rządowych, prezydenckich, rządowych. Ale powinien mieć ludzi, którzy tym się powinni. Nie jestem za tym, żeby go ukarać akurat. No. Ale ja bym tylko to jej powiedział. Ale w instrukcjach, w tych urządach nie było takiego wymagania. I w instrukcji HET nie było, bo myśmy się z tym wszystkim zapoznali. Dostaliśmy całą dokumentację. Słuchajcie, to jest tak, państwo. My rzeczywiście wyraźnie wskazaliśmy bardzo wiele błędów po stronie wszystkich kancelarii. Szanowni państwo, tam w niektórych kancelariach urzędnicy nawet nie wiedzieli, że są takie czy inne dokumenty. Ale tak samo było po stronie wojskowej. Ja w życiu nie zapomnę, jak szef sztabu zadaje pytanie generałom od lotnictwa, pyta się, co panowie teraz na to, co tutaj członkowie komisji wam powiedzieli. A jeden z nich mówi, panie generale, melduję, że już wszystko zostało naprawione, z 3 miesiące po katastrofie, czy 4. A on tak słucha i nie wierzy w to, co słyszy, prawda? I w końcu mówi, ja jestem czołgistą. Wydawało mi się, że w lotnictwie jest zawsze większy porządek niż w czołgach. Ale u mnie w czołgach kogoś takiego, kto by tak powiedział, wywracało się sierścią na lewą stronę i przeciągało przez lufę w czołgu. To była jego reakcja jedyna. I rzeczywiście później 2 lata były wdrażane zalecenia profilaktyczne dopiero. To pokazywało ogrom pracy. Jeszcze jedna rzecz ostatnia. Przepraszam, że wątek się pociągnął. Panie pośle, nie czytałem pan Sosnowskiego jeszcze, ale takie nurtowało mi zawsze pytanie, na które próbowałem sobie odpowiedzieć, skąd powstało to pan Sosnowski? Jaka była przyczyna? I wydaje mi się, że jedna z przyczyn, można jest zasadnicza, to była ta, która leżała po stronie ówcześnie rządzącej Platformy Obywatelskiej. Po pierwsze, pośpiech. Rząd premiera Tuska chciał bardzo szybko załatwić temat, żeby wyciszyć te manifestacje, tłumy, pogrzeby, pochody i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to była pierwsza przyczyna tego, że zrobiono to za szybko. Druga przyczyna. No niestety nie wysłano fachowców do Smoleńska. Dlaczego? Wysłano panią Kopacz. Jaki z niej fachowiec w zakresie katastrofy? Bardzo, bardzo dobrze, że pan podał ten argument. To jest bardzo dobre pytanie. Powiem dlaczego. No. Jeżeli najważniejszą rzeczą pani Kopacz było to, że ona powiedziała, że rozpłakała się, gdy zobaczyła palec z pierścionkiem pani prezydentowej. Nie po to tam pojechała, żeby się rozpłakać. Ona powinna wziąć ze sobą ekipę. Nie powinna mieć potem nogi z lampasami w trumnie Kaczyńskiego czy kogoś innego, bo ona powinna mieć tam ekipę, która powinna robić badania DNA. I zaczęła się kłamstwo smoleńskie. Nie mogę uwierzyć w to, że wyborców PiSu jest 30-32%. Powiedzmy, zwolenników dzisiaj w badaniu mówimy. Natomiast tych, którzy wierzą w kłamstwo smoleńskie, jest 40-40. 32%. Już jest badanie. Nie, ostatnie. 46. Ostatnie. Ale ostatnie jest badanie. Duża grupa, która nie ma zdania. I zawsze będzie. I mniejszość jest taka, która nie wierzy w to kłamstwo smoleńskie. 52% nie wierzy. Nie ma problemu. 52%, 32% to jest sondaż świeżo po 12 rocznicy zrobiony, czyli 14%. Ale moim zdaniem jest po prostu przyczyny były na samym początku, że to za przeproszeniem spartaczono. I
PiS to umiejętnie wykorzystał. Umiejętnie wykorzystał tak za czasów rządu w Platformie, jak i potem po 15 roku to już miał autostradę do tego, żeby to wykorzystać niestety. A mając jeszcze pod uwagę to, co pan poseł na początku zaczął, że jesteśmy w Polsce zwolennikami spiskowej to dzieje, jak mar rzadko, który naród. I zawsze się pytamy, jeśli coś jest jakoś tak, że nie pasuje nam w głowie, to kto za tym stoi? Dziękuję. To ja tylko króciutko od razu, bo tam było też pytanie. Od razu odpowiem. Akurat rząd pana Donalda Tuska nie miał nic wspólnego z naszym badaniem, bo Donald Tusk do ostatniego dnia nawet nie wiedział, co będzie napisane w raporcie komisji Jerzego Millera, bo po prostu nie dostał tego. Nie powiem, że tam ktoś czasami nie chciał na koniec, prawda, dowiedzieć się, jak będzie wyglądała prezentacja. Ale na koniec, ale po całym badaniu pan Donald Tusk wyszedł do nas, spotkał się z nami i powiedział, wiecie co, w kraju, w którym nie można utrzymać niczego w tajemnicy, wy byliście Himalajami niejawności. I dał nam wyraźnie do zrozumienia, że od nas nic nie wyciekło, bo rzeczywiście od nas nic nie wyciekło. Myśmy pracowali w całkowitym odseparowaniu od tego, co się dzieje na zewnątrz, od mediów, od tego, więc ja nie do końca się zgadzam, że na bieżąco można było coś śledzić, bo pierwszy raz wyszliśmy do mediów po opublikowaniu przez Rosjan ich raportu, bo zrobiliśmy tak jakby kontrprezentację, pokazując, gdzie Rosjanie kłamali albo się mylili w swoim raporcie. Natomiast pani Ewa Kopacz pojechała tam praktycznie prywatnie. Ja z nią rozmawiałam, ona pojechała do Moskwy. Ona pojechała do Moskwy i nie miała nawet... Zadała mi pytanie, pani premier, a tak wiele lat później, ale pani tam pojechała w jakimś celu? Miała pani jakieś zadanie nałożone na siebie? Nie, ja poszłam do premiera Donalda Tuska i spytałam się, czy ja tam mogę pojechać jako wsparcie. Bo ona nie była w Smoleńsku. W Smoleńsku było 18 członków z komisji Jerzego Millera, byli polscy prokuratorzy, byli biegli pirotechnicy. Jakiś czas później nawet byli tam polscy archeolodzy. Jedynymi osobami, które tam nigdy nie były, to byli ludzie, którzy pracowali z Antoniem Macierewiczem i sam Antoni Macierewicz, który uciekł pierwszego dnia, zamiast przyjechać te parę kilometrów do Katynia, znaczy z Katynia do Smoleńska, to wsiadł w pociąg, jak wszyscy wiemy. No to ja już tam nie będę śledził kogo i co on zabezpieczał, no ale można byłoby powiedzieć, no zaraz, zginął prezydent państwa. Można było na niego głosować czy nie głosować, to nie jest istotne, ale był prezydentem Polski. I potem Antoni, ja panu to w tej książce napisałem coś takiego. Pułkownik Grochowski, który był na samym początku w Smoleńsku, przyjechał z zespołem swoich ludzi, żeby zacząć tam badać. Na wrogim terenie, no nie czarujmy się, Rosjanie nigdy nie byli jakimiś naszymi wielkimi przyjaciółmi. I na początku wykorzystano wszystkie ich słabości. Nawet udało nam się zgrać zapis z wieży i dzięki temu mogliśmy pokazać, jak rosyjscy kontrolerzy byli nieprofesjonalni. Co nie? Potem już by nam tego nie dali, ale nam się udało wykorzystać taki moment. I tak jak powiedziałem, wszyscy byli. A tylko nikt od Antoniego nie był. Ja powiem tak, prokuratorzy ministra Ziobry jeszcze już właśnie po 2016 roku kilkakrotnie pojechali. I wiecie państwo, nie zabrali nikogo od Antoniego Macierewicza ze sobą. I to jest symptomatyczne. I teraz tak, kiedy kłamstwo smoleńskie powstało, ja mam inną teorię. Bo ja bym do dzisiaj niczego nie zmienił w raporcie. Niczego bym nie zmienił w raporcie. W książce może parę elementów emocjonalnych wytłumił, które gdzieś się tam znalazły. Ale w raporcie nic. Moi koledzy, z którymi pracowałem, koleżanki i koledzy, mieliśmy dwie panie w komisji, oni, ci, którzy byli w wojsku, Macierewicz ich wyrzucił z armii, a znaczy zmusił do odejścia, nie to, że zmusił do odejścia na różne sposoby. Niektórym złożono propozycje nie do odrzucenia. Panie pułkowniku, pani mecenas, proponujemy pani wejście do podkomisji Antoniego Macierewicza, trzeba odkłamać wasz raport, trzeba pomóc Polsce. Tego typu słowa. Nikt się nie zgodził, mimo że wiedzieli, jaka jest cena. Nikt nie zmienił swojego zdania. Dwie osoby już z komisji nie żyją, ale do dzisiaj, jakbyście państwo spytali kogokolwiek z członków komisji, którzy musieli się, o cywilach to ja nie będę wspominał, bo cywile to cywile tam więcej wytrzymają, ale wojskowy, który zdecydował, oficer zawodowy, który zdecydował się na całe życie związać z wojskiem, a potem się go przed końcem służby zmusza do odejścia z tej armii, on przecież gdyby nie kochał tego, co robi, to by tym nie służył, prawda? To
pan mógłby powiedzieć, czuć się zawiedzony, zdradzony przez państwo i tak dalej. Być może się tak czują. Łatwo byłoby powiedzieć, nie, to ja teraz przyłączę się do tej drugiej sfory. Nikt się nie przyłączył. Ale kłamstwo smoleńskie zaczęło się zupełnie w innym miejscu i to jest też tak, i to jest kamyczek do naszego ogródka. My skończyliśmy badanie wypadków w lipcu 2011 roku, 29 lipca. Wyszliśmy do dziennikarzy. 2,5-godzinna chyba konferencja. Odpowiedź na wszystkie pytania, które były zadawane, aż się skończyły. Potem poszliśmy do rodzin ofiar. Bardzo traumatyczne przeżycia, rozmowa, stanięcie twarzą w twarz z rodzinami ofiar, powiedzenie im tej prawdy opartej na faktach. A potem wróciliśmy do naszej roboty. My nie byliśmy politykami, my nie byliśmy ludźmi mediów. Każdy z nas był w ogóle specjalistą tylko w swojej dziedzinie. Każdy z nas zajmował się badaniem wypadków, albo był lekarzem, albo był psychologiem. I poszliśmy, wróciliśmy do roboty. A wtedy zaczęły się teorie spiskowe, smoleńskie, wybuch, zamach, brzoza nie stoi tam, gdzie stoi. Samolot nie był nigdy niżej niż 100 metrów, a koledzy mówią, jak nie mógł nie być niżej niż 100 metrów, kiedy byłem, widziałem, dotykałem skrzydło wbite, części skrzydła wbite w brzozę, co nie? Oni mówią, że brzoza tam w ogóle nie było, prawda? Że tych krzewów nie było powycinanych. Byłem, widziałem, robiłem zdjęcia, mówi kolega, co nie? Jest w raporcie. Mówię, jak oni tak mogą mówić? No ale... ponieważ zakończyliśmy pracę, oddaliśmy cały materiał dowodowy, nawet nie mieliśmy, komisja została rozwiązana, bo takie były przepisy, nawet nie można było pójść i dać odporu, bo nie mamy już nawet mandatu do tego. Można było tylko powiedzieć, czasem raport jest tu, na stronie 300 czy 200 ileś jest napisane, to jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości. Ale rolą państwa było pilnowanie i przycinanie tych wszystkich teorii przy tym. Ale jeżeli się myśli, że prawda się sama obroni, że im głupiej mówią nasi przeciwnicy, tym gorzej dla nich, bo ludzie myślą normalnie, racjonalnie i zobaczą, że to są głupoty. Nie jest prawda. Jak się będzie wielokrotnie powtarzało kłamstwo, nie będę już wspominał z kogo to jest cytat, to ludzie w to uwierzą. Nie dlatego, że są, że nie myślą czy coś takiego. Nie, no po prostu jest tak działa psychologia. No i niestety. No. I to był ten efekt, kiedy to wszystko urosło. Panie Andrzeju, ja to, co powiem, to pan doskonale zna, natomiast prawdopodobnie obecni tutaj nie znają tego. Mianowicie, co chciałbym dodać. 2 lata wcześniej była katastrofa kasy. Prawie identyczna. A więc sygnalizator chyba wysokości, czy zbliżania się do ziemi, był wyłączony. Nie działał system AIRS. Nie działał, bo był niesprawny. Bo lotnisko nie było przygotowane na to. I warunki były nieco podobne. Załoga musiała szukać lotniska po światłach. W związku z tym nie znaleźli, źle odczytywali wskaźniki, no i spadli. Prawda, wiadomo. Po tej katastrofie sporządzono raport, straszliwy raport, który obnażał niedociągnięcia ówczesnego dowódcy Sił Powietrznych Polski oraz przygotowywania tzw. pułku lotnictwa transportowego. Straszny raport. I ten raport Macierewicz, jak został ministrem, natychmiast usunął. Jego nie ma. Trzeba go bardzo szukać, żeby go znaleźć. W każdym razie on dowodził tego, że w lotnictwie polskim były straszliwe zaniedbania. Jeśli chodzi o ten lot do Smoleńska, to pewne jest, to chyba jest pewne, że w kabinie pilotów stał generał Błasik i nawet podczytywał wysokości, prawda? A więc, jeżeli pan mówi, że tam nie było presji na lądzie bezpośredniej, tak, nie ma Presja była. Myśmy to napisali w raporcie, że była presja pośrednia. Po wypadku w Mirosławcu minister obrony Bogdan Klich chciał odwołać generała Błasika. Nie zgodził się na to prezydent. Nie zgodził się. Dlatego, że generał Błasik był człowiekiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Jeszcze jedna uwaga co do tego, kapitan Protasiuk, był drugim oficerem podczas lotu, słownego lotu do Tbilisi prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I znana jest chyba historia, że podczas tego lotu do Tbilisi to właśnie dowodzący pilot podjął decyzję, nie ląduje. Co tam potem było? Możecie się dowiedzieć. Nazwali nawet dowódca tego lotu tchórzem, publicznie. Ale jeszcze latał trochę, jeszcze latał w momencie, kiedy, przepraszam, że tylko wejdę słowo, jeszcze latał w momencie, kiedy była katastrofa smoleńska. Tylko nie latał z prezydentem, bo prezydent sobie tego nie życzył. A pilot Protasiuk to wszystko przeżył. W związku z tym on wiedział, co go czeka, jeżeli nie wykonał polecenia lądowania. I jeszcze jedno, na koniec akurat tej kwestii. Mianowicie taka, bym powiedział o prawie i o procedurach. Więc te procedury są kompletnie zawsze łamane. Nawet teraz. A co, to nie w tym roku, w tym albo koniec minionego nie złamał prezydent procedur wylatując z Wrocławia. Z Zielonej Góry. Gdzie wyleciał bez kontrolera. Czy to jest skandal? Jeżeli tutaj coś. To ja się bawię tym za bardzo. To tylko tak krótko. Rzeczywiście ten start, o którym pan wspomniał z Zielonej Góry, nastąpił bez kontrolera. Samolot prezydencki był przez kilka minut bez żadnej kontroli w tej przestrzeni, w której leciał. Tam mogło się znaleźć wszystko, bo nie było informacji, że ta przestrzeń jest wyłączona i że trzeba tam zgłaszać swój lot wtedy. I to był, uważam, skandal, tym bardziej bolesny, bo my tak troszeczkę byliśmy zadufani w sobie i powiedzieliśmy, no takie błędy jak w wojsku, to w cywilu by się nigdy nie zdarzyły. No trzeba było paru lat, żeby zobaczyć, że zdarzyły się również w lotnictwie cywilnym, czyli w locie. Bo to akurat się wydarzyło w locie i wstyd pozostał do dnia dzisiejszego. Na szczęście się nic nie stało, ale wnioski, powiem Państwu tylko tyle, że samo to badanie było bardzo proste do zbadania. Już nie ja to badałem, bo ze mną się Państwo pożegnało jako przewodniczącym komisji. A w ramach protestu odeszło również 60% doświadczonego personelu z komisji, doświadczonych badaczy. Natomiast bardzo długo było teraz badane, tak jakby się ktoś bał wniosków z tego. I to mnie bardzo boli. Całkowicie się z panem zgadzam. Jeżeli byśmy mieli powiedzieć, co było w głowie pilota, jaki był wpływ, choćby właśnie tego, co pan tutaj wspomniał, czyli tego, co widział, co się działo po locie do Azerbejdżanu, mogło mieć to bardzo duży wpływ na to, że oni sobie jednak zrobili, tak ten margines bezpieczeństwa zmniejszyli bardzo mocno. Ale jest jedna rzecz. Jedna taka teoria, z którą ja też czasami muszę ją powiedzieć. Możemy się różnie zachowywać, jak stoi za nami nasz przełożony. I mogło być dokładnie tak, jak pan powiedział. Przyszedł pan generał Błasik. On zresztą w zasadzie powiedział trzy słowa w kabinie. 250 metrów, 100 metrów, nic nie widać. A załoga dalej robi swoje. Natomiast równie taką uprawnioną, jeżeli już mamy tak powiedzmy dywagować, równie uprawnioną teorią mogło być zupełnie coś innego. On przyszedł rzeczywiście zobaczyć, czy rzeczywiście warunki są tak fatalne. I wychodząc z kabiny, po nieudanym podejściu do lądowania, mógłby powiedzieć, panie prezydencie, tam się nie dało wylądować. Tam widać było 200 metrów, bo to wiedziała załoga technika z jaka. 200 metrów zamiast 1000 metrów. Bo widać 200. I być może wtedy nie byłoby żadnych wątpliwości, czy załoga dała z ciebie wszystko. Problemu by nie było, gdyby, zobaczcie, w 2008 roku, był pilot, który potrafił się postawić takiemu poleceniu. Lecieć do strefy wojny.
bez żadnego zgłoszenia. Powiedział nie, zaryzykował swoją karierą. Zaryzykował bardzo silną presją, mobbingiem prawie że. Ale jednak on pokazał, że można. Słabością naszego państwa, całego systemu było to, że myśmy tych postaw nie wzmocnili. Jakbyśmy je odpowiednio wzmocnili, pokazali, że człowieku, zrobiłeś bardzo dobrą robotę. Być może uratowałeś życie panu prezydentowi, jego pasażerom. Tak właśnie powinno być. Ja chyba nawet on dostał jakiś medal, ale to tak powiedzmy, jeżeli się jednocześnie pozwala robić taką nagonkę na oficera w ten sposób, to gdzieś tam w głowie zostaje, to sam się w tym pułku coś dzieje. Jeżeli tego pilota się nie planuje na loty z prezydentem później, bo pan prezydent sobie nie życzy, to tak naprawdę staje się po jednej ze stron tego sporu. I jeżeli byśmy mieli tam takiego gościa jako dowódcę, który powiedział, nikt mi nie będzie mieszał w tym, jak ja mam to robić, to pewnie sytuacja byłaby inna. Ja państwu opowiem taką historię z mojego doświadczenia. Skończyliśmy badanie samolotu, bardzo poważny incydent. Niewiele brakowałoby, 200 osób by poszło do nieba. Przy starcie, w bardzo kiepskich warunkach, obydwa silniki się popsuły. Ale na tyle się popsuły, że na ziemi trudno było je sprawdzić. Jeszcze raz ponownie przerwano start. Myśmy napisali raport, dlaczego się tak stało. Tam pas był źle odśnieżony, lotnisko było firmą, spółką Skarbu Państwa. Ja dostaję zaproszenie do dyrektora gabinetu politycznego ówczesnego ministra. Pan dyrektor mówi do mnie, panie przewodniczący, czy pan wie, że od tego, co pan w tym raporcie napisze, będzie zależało, czy firma będąca spółką Skarbu Państwa zapłaci prywatnemu przewoźnikowi 7 milionów dolarów odszkodowania. Jest to jakaś delikatnie zawoalowana presja. On w ogóle nie miał prawa tego widzieć. Ale jemu z tej firmy przekazano, z tej spółki Skarbu Państwa przekazano ten raport. To był raport jeszcze niejawny. Jeszcze był w procesie konsultacji. Ja mu nie chciałem powiedzieć, że nie 7, a 14. Bo 7 milionów dolarów kosztował remont jednego silnika, a były dwa uszkodzone i w tym raporcie były dwa uszkodzone, więc trzeba byłoby zapłacić 14 milionów dolarów. Ale mówię, panie dyrektorze, mamy tego pełną świadomość, dlatego raporty powstają w oparciu tylko o fakty. Taka cisza zapadła. Znaczy, to znaczy, że nie mamy o czym więcej rozmawiać. Ja mówię, tak, nie mamy o czym więcej rozmawiać. Jeżeli chciał się pan dowiedzieć, w jaki sposób powstają raporty, to właśnie panu odpowiedziałem. Dziękuję, dziękuję, pożegnaliśmy się. Nie było nam dobrze współpracować później, bo potem mieliśmy właśnie tam samolot w Wiśle i tak dalej, któremu nie chcieli pomóc. Ja po tym wszystkim, co ja wyciągnąłem ten wrak. Nikt z rodziny nie zapłacił, ani z firmy pieniędzy za to. Państwo niestety też nie, częściowo przynajmniej. Ale zaraz potem dostałem wezwanie do prokuratury, że rzekomo przekroczyłem uprawnienia jako urzędnik państwowy. A policjantowi powiedziałem, no przykro mi bardzo, mówię, jeżeli pan to potraktuje jako recydywę, to ja się mówię, że jakbym miał to zrobić jeszcze raz, to bym zrobił. Był możliwy. Bo znaczy nie wszczeli dalej, bo się okazało, że ja wszystko miałem dokumenty. To nie, ale tak to czasami wygląda, proszę państwa. I to też pokazuje to, że ja nie byłem tam nikim wyjątkowym. Tam moi koledzy dokładnie tak samo pracowali, w innych firmach również. Ale jeżeli byśmy tak się postawili tam w pułku, gdy był dowódca, przepraszam za sformułowanie, kolokwializm, dowódca z jajami, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali o katastrofie smoleńskiej, tylko o drożyźnie, prawda? No nie byłoby drożyzny. Mam pytanie. Bo PiS by nie doszedł do władzy. Pan wspomniał. A może ktoś inny. Pan wspomniał, panie pośle, o tej słynnej rozmowie. Czy z silniejszego punktu widzenia ma pan taką wiedzę, albo ma pan takie przypuszczenia, że ona gdzieś istnieje w przestrzeni między, nie wiem, CIA a GRU, czy tam pewnie Polski wywiadać, czy jesteśmy w stanie Rosjanie na pewno by to wykorzystali, bo nie są naszymi przyjaciółmi i w odpowiednim momencie by z tego skorzystali. Jakoś do tej pory nie skorzystali. Amerykańskie służby pytaliśmy. Polskie służby, amerykańskie służby, operatora telewizji, tej łączności satelitarnej pytaliśmy. Składaliśmy wnioski na odpowiednim poziomie, żeby mieliśmy dostęp do informacji tajnych, Unia, NATO, w związku z czym to nie jest jakiś tak wielki problem, a były wśród nas osoby, które miały dopuszczenia do poziomu ściśle tajne, czyli i to ściśle tajne kosmik, więc najwyższy poziom natowski.
Ale nikt i do dzisiaj to nie wyszło. Jedyną osobą, która... Znaczy, ja uważam, że nie ma, co nie? Ale... A te znajomi się przyznać, że wszystkich posługują. Znaczy, to jest tak, że wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś, że wychodzi taka informacja, że ta łączna, rozmowa została nagrana. No to znaczy, że ta firma, która tą łączność świadczy, już tej firmy nie ma. Już następnego dnia nikt nie będzie korzystał z jej usług. Taką łącznością się nie rozmawia. Znaczy, rozmowy tego typu nie są istotnymi rozmowami, Szanowni Państwo. Istotną treścią takiej łączności jest zupełnie co innego. Przesyłanie informacji bankowych, przesyłanie przelewów między, czy tam przelewów bankowych między bankami w Afryce i w londyńskim City. To dopiero ma wagę. Jeżeli nagle wychodzi, że taką łączność można zhakować, podsłuchać, rozkodować, to jak mówię, takiej firmy już nie ma, bo znaczy, że już można wejść, prawda, i wszystko po drodze zmienić. Więc ja nie powiem, że ja jestem pewien, że tej rozmowy nie ma. Ale z jednej strony nie uważam, żeby ona cokolwiek zmieniła. Te wszystkie informacje, te wszystkie błędy, które zostały popełnione i doprowadziły do tej katastrofy, są błędami tak dewastującymi nasze podejście do bezpieczeństwa, że nawet jakby ta rozmowa była, nawet jakby wyszło, że macie tam wylądować, to ja bardzo przepraszam, ale kim był, załóżmy, generał Błaszczyk na pokładzie tego samolotu? Pasażerem czy przełożonym załogi? Akurat w tym momencie był pasażerem, bo chyba że byłby to lot inspektorski, na co też nie było dowodu, bo nie było rozkazu. Może i taki rozkaz był, ale do niego nie dotarliśmy. Ale tak czy inaczej, jest instrukcja HET. W instrukcji HET, czyli instrukcja przewozu najważniejszych osób w państwie, jest w jednym z pierwszych tam z akapitów. Na pokładzie samolotu każdy ma obowiązek wykonywać polecenia kapitana bez względu na rangę, stopień wojskowy i czy pełnioną funkcję. Czyli prezydent również. To jest naprawdę bardzo duży taki glejt na to, żeby powiedzieć, ja się nie zgadzam. Pietruczuk z tego skorzystał. Sędzia Łączewski twierdzi, że tę rozmowę słyszał. Znaczy, jeżeli, ja mogę tylko tak skomentować, jeżeli ktokolwiek mówi, że słyszał, to niech nie mówi, że słyszał, tylko ją publikuje i powie. Bo to jest tak, mam wielki szacunek dla sędziego Łączewskiego za to, co robi i w ogóle. Ale szanowni Państwo, z mojego punktu widzenia to jest troszeczkę tak, jak profesor Rojda, który kiedyś przyszedł na spotkanie z profesorem Artymowiczem w telewizji, debatowali między jednym filmem o Smoleńsku, a drugim, między tym filmem z National Geographic, a filmem Anity Gargas, nie pamiętam, przepraszam, tytułu, i oni między sobą rozmawiają, profesor Artymowicz, który tam się zajmował tą katastrofą, tam mówi o faktach, a profesor Rojda wyciąga taki dokument, mówi, a ja mam dokument, że ten samolot nigdy nie był niżej niż 100 metrów. A proszę ich pokazać, a nie mogę go pokazać, a gdzie go pan znalazł ten dokument, na skąd go pan ma? A to znalazł on na wycieraczce. Coś takiego powiedział, to się nagrało, było w telewizji, było tego. I tak z drugiej strony siedzi profesor Artymowicz i tak się uśmiecha, mówi, no ale nie możemy rozmawiać o czymś, czego ma pan. Mówi, mam, ale nie powiem, albo nie pokażę. To jest tak zwane pokazanie przez zamachanie dokumentem. Jest taka teoria w mediach, kontaktach z mediami. Coś podnieść, tu mam dokument. Ja nie wiedzą, co tam jest na tym dokumencie. A dwa czy trzy dni później, co mówi profesor Rojda, bo go przycisnęli troszeczkę prokuratura, a pan coś, to proszę nam pokazać. Jest pan, on nawet nie był członkiem komisji, on był współpracownikiem zespołu parlamentarnego Antoniego Macierewicza. Nie miał immunitetu, niczego nie miał. Nie? A on w telewizji trwam potrafił powiedzieć, nie, ja blefowałem. Ja blefowałem, czasami trzeba zablefować i tak dalej. Zawiesili go na uczelni na jakiś czas. Ja nie będę komentował, czy pan sędzia Łączewski to widział, czy nie widział, ale był apelował, że jeżeli widział, jeżeli mówi, że widział, jeżeli mówi, czy mówi, że słyszał, to niech to pokaże. Bo w przeciwnym wypadku to jest tylko znowu budowanie napięcia na niesprawdzonych faktach. Sędzia nie może tej rozmowy ujawnić, dlatego że po prostu zaraz by odpowiadał karnie. Natomiast, a to nie powinien w ogóle mówić. No więc tak. Natomiast trzeba powiedzieć tak, że może tak zamykać te dyskusje, plan
Platforma Obywatelska nie zdawała sobie sprawy z tego, z jaką bolszewicką propagandą pisowską się spotka w sprawie katastrofy smoleńskiej i totalnie przegrała, odpuszczając wszystkie tematy, które mogła wygrać. I pan, panie doktorze, jako fachowiec w tej dziedzinie wie doskonale, że wszystko przegrała. Dwa lata później, czy półtora roku później, w 2013 roku, dopiero na moją prośbę i taką presję został powołany tak zwany zespół Laska przy KPRM-ie. Musieliśmy to zrobić formalnie, musieliśmy mieć dostęp do materiału. Zrobiliśmy stronę, zrobiliśmy konferencję, na każde słowo Macierewicza była kontra. Dziennikarze wreszcie mieli kogoś, do kogo mogli dzwonić, zapytać, żeby móc przedstawić rację obu stron. Pod koniec 2014 roku, na początku 2015, jeszcze przed kampanią wyborczą, już było tak, że Antoniego Macierewicza w ogóle nie było w mediach. Oni, dziennikarze, doskonale wiedzieli, oni nawet już nie dzwonili. Oni z naszej strony ściągali materiały, bo myśmy tam napisali odpowiedzi na wszystkie najczęściej zadawane pytania. Wstawiliśmy wszystkie dokumenty, jakieś jeszcze dodatkowe ekspertyzy zrobione przez niezależnych naukowców. To wszystko tam było. Co zrobiły? Ale całkowicie się zgadzam. Za późno. Trzeba było to zrobić natychmiast i do tego zaangażować nie byłych członków Komisji Jerzego Millera, chyba że w charakterze konsultantów, tylko dobrych speców od PR-u, od marketingu politycznego, od przekazu, od tego, jak dotrzeć do ludzi, co nie? Bo kłamstwo, które się zakorzeni w głowach ludzi, jest później bardzo trudno naprostować. I to jest tak, to jest nasz błąd, ja się do tego przyznaję. Znaczy, ja wtedy nie miałem z tym wiele wspólnego, oprócz tego, że zapłaciłem za to stanowisko członka komisji, bo mogłem po prostu siedzieć, milczeć sobie do 2016 roku i czekać, że może mnie nie zdejmą, znaczy nie usuną z komisji, prawda? Można tak było zrobić. Z punktu widzenia bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym może byłoby to nawet lepsze, bo 60%, tak jak powiedziałem, 60% specjalistów od nas odeszło po moim odejściu. I ja strasznie tego żałowałem. Oni powiedzieli, dostali propozycję pozostania. Wszyscy. Podwyżki, pozostania i tak dalej. A koledzy powiedzieli, nie. Zniszczyliście niezależność komisji. Politycy będą mieli na to wpływ. My już nie chcemy z wami pracować. A mogli równie dobrze poczekać, aż mi się skończy kadencja, wyznaczyć jakiegoś gościa typu Macierewicz na przewodniczącego mojej komisji i w ten sposób mnie zmusić do odejścia, ale moi ludzie by zostali i tam dalej pracowali i w lotnictwie byłoby bezpieczniej, co nie? To ja bym mógł powiedzieć, tego nie mogę PiS-owi darować, nie? Że tak głupi sposób zepsuli bezpieczeństwo. Mogli zemścić się zdecydowanie bardziej w sposób wysublimowany, nawet tego nie potrafili. Ale czy to oznacza w tej chwili, że tego bezpieczeństwa nie ma? Bo to, co pan powiedział w tej chwili, to jest po prostu przerażające, tak? Ci, którzy tworzyli to bezpieczeństwo, odeszli. Zostali powołani nowi. Nowi bez doświadczenia. Znaczy, nowi bez doświadczenia. Znaczy, czy one funkcjonują? No, w wojsku od 2016 roku zaczęły się wypadki. Straciliśmy 3 MiG 29, 2 czy 3 śmigłowce, 2 śmigłowce chyba, co my tam jeszcze, no ileś ofiar śmiertelnych. Generalnie no ten kapitan, który wylądował w lesie, no dlatego, że nie wiedział, gdzie się znajduje, bo myślał, że ląduje na lotnisku tak naprawdę. No. Na lądzie też niebezpiecznie. Na lądzie jest też niebezpiecznie, trochę jechać samochodem, ale no zobaczcie, no my nie wyciągamy wniosków z tego. No jeżeli ktoś nie wymienia opon w prezydenckiej limuzynie, no bo co? Albo taką limuzynę w dawnych czasach, ja rozmawiałem ze starymi borowcami, takimi, którzy tam zjedli zęby na ochronie. I oni powiedzieli, w takiej sytuacji jedzie samochód na lawecie, jedzie samochód z lawetą, na lawecie wiezie tą limuzynę i ona tam nią ma jeździć, pancerną limuzyną, pan prezydent na miejscu. Potem się ją wiezie w inne miejsce, prezydenta się odwozi jeszcze tam, załóżmy tylko na lotnisko. On z lotniska powinien wrócić samolotem, że ktoś powie, że Bizancjum. No dla jednej osoby, najważniejszej osoby w państwie, jednej z czterech najważniejszych osób w państwie, no już nie bądźmy takim bieda państwem, co nie, niezależnie od tego, kto rządzi. A tu ten wypadek w Oświęcimiu? No jak było? Dopiero jednego z tych oficerów BOR-u
tknęło sumienie i powiedział, że nie, nie było tych, nie było sygnału dźwiękowego, więc kolumna nie była uprzywilejowana. Ale pana Sebastiana, tak, ze Święcimia, no to odsądzono czci i wiary, zaszczuto w zasadzie. No, no ale to pokazuje, znaczy ja się pytam, gdzie jest pani premier Szydło, gdzie jest jej prawdomówność, gdzie jest jej, no, ona się szczyci tym, że jest katoliczką, prawda, wierzącą, co nie? Ja też jestem, co nie? Ale ja bym nie skłamał przeciwko drugiemu człowiekowi w taki sposób, że w co będzie wpływało na jego życie. Ona milczała, a to nie słyszała, że nie ma sygnałów, kiedy sama wydawała polecenia, żeby przez miejscowości nie jeździć na sygnale, żeby nie drażnić ludzi? Źle była przesłuchana. Zapadł do powiedzenia. Ja tak tylko patrzę na zegarek, bo ja, szanowni państwo, ja bardzo dużo lubię gadać, więc bardzo przepraszam. Moja żona co prawda mówi, że ona nie wie, jak mi się to zrobiło, bo ja jak do niej przychodziłem w konkury, to potrafiłem 3 godziny siedzieć, patrzeć się na nią tylko, prawda, mówiłem, bo mi to wystarczy, później i nie mówić, prawda, milczałem, ale to było bardzo dawno temu. Być może mam trójkę dzieci. Już dorosłych, ale potem mi się wzięło takie gadanie, więc jakieś pytania może z innego tematu zupełnie. Ja mam pytanie jeszcze. Nie tak dawno odgrzała atmosferę katastrofy w Smoleńsku prezydent Zełenski i padły takie słowa. Pamiętamy straszną tragedię w Smoleńsku. Pamiętamy, jak były badane okoliczności tej katastrofy. Wiemy, co to oznaczało dla was i co oznaczało dla was milczenie tych, którzy wszystko dokładnie wiedzieli, ale cały czas oglądali się jeszcze na naszego sąsiada. Jak by pan to skomentował? Tu też jest. Bo ta książka to jest w ogóle tak ciekawie powstała, ona została skończona na grudzień zeszłego roku. A potem miała być promocja, promocja miała nastąpić, pierwsze promocyjne spotkania 24 lutego. I wybuchła wojna w Ukrainie. Wydawca powiedział, że nie ma przestrzeni na promocję książki i tak to opóźniał, ona nie poszła do druku jeszcze, tylko tak leżała i czekała. I krótko przed rocznicą zadzwonili, poprosili o konferencję, o spotkanie takie telekonferencyjne i mówią, musimy ją wydać, bo tak temat został odgrzany. Ja mówię, teraz to musicie poczekać. Mówię, teraz to są nie nowe fakty, ale trzeba byłoby się odnieść do tego, co się dzieje. Mówię, ile stron, ile jeden arkusz dodatkowy? Nie, 8, 14 tysięcy znaków. Musicie poczekać na kolejne 14 tysięcy znaków. Ale jeżeli chodzi o prezydenta Zełenskiego, pan prezydent walczy o życie, nie swoje, ale swojego narodu. I on powie, i on zastosuje każdy wybieg, każdą sztuczkę, każdy zabieg retoryczny, żeby pozyskać jak najwięcej sojuszników. Ja nie mam mu tego za złe. W walce o życie wszystkie chwyty są dozwolone. To, że on, jemu ktoś to napisał, on to powiedział, on wiedział doskonale, co trafi. Ja tego słuchałem w Sejmie. Poprzez telełącze. On doskonale, znaczy ci, którzy to przemówienie mu napisali, czy on sam nawet, jeżeli napisał, to doskonale wiedzieli, do kogo się zwracają. Zwracają się do rządu państwa, który jest ich najbliższym teraz sojusznikiem, przez który idzie cała pomoc wojskowa, który przyjmuje uchodźców. Wszystko powiedzą, żeby być najbliższym sojusznikiem. Ja nie wiem, czy ja bym tak zrobił, ale ja go wcale za to nie mam mu tego za złe. Wyższa, ja bym powiedział tak, na Putina można, Putin to zbrodniarz, to w ogóle nie ma co do tego żadnych wątpliwości. To co się dzieje w Ukrainie, to ja myślę, że tak jak rozmawialiśmy, wojna w Ukrainie wygląda jak wojna, jak druga wojna światowa. Ja nie, w życiu nie myślałem, że taka wojna może być w Europie. To się niszczy siłę żywą, ale taką siłę, nie siłę żywą, cywilów, równa się miasta, wioski, tego, morduje się ludzi, eksterminuje się prawie jak właśnie takie masowe egzekucje. Ja myślałem, że takie rzeczy to już 50-60 lat temu się skończyły, nie? A to nagle się okazuje, że nie, ci rzekomo cywilizowani ludzie, przecież tam są też fajni ludzie, mieli swoich wieszczy, mieli swoich poetów, mieli swoich reżyserów i tak dalej, co nie? Wszyscy oni byli za Wielką Rosją. Znaczy, Niemcy też byli, mieli swoich filozofów. Niemcy mieli też swoich, dam Państwu taki przykład.
Dzwoni do mnie koleżanka, która mieszka w Krakowie i mówi: Maciek, była wczoraj w takim miejscu, w takim szpitalu psychiatrycznym, do którego przyjeżdżają lekarze niemieccy oddać hołd pomordowanym przez nazistów, Niemców, nawet nie nazistów, tylko po prostu Niemców, w czasie II wojny światowej pensjonariuszy tego szpitala, czy pacjentów tego szpitala. Dlatego, że ci pacjenci byli niepełnosprawni umysłowo. Mówi, no, i teraz Niemcy przyjeżdżają oddawać im hołd. Wiesz dlaczego? Bo psychiatria niemiecka na przełomie lat 20. i 30. była przodująca na świecie. Oni mieli, tam żaden niepełnosprawny umysłowo człowiek nie był osamotniony. Tam był system adopcji dorosłych ludzi na wsiach, do rodzin na wsiach, żeby ci pracowali, żeby się czuli potrzebni, dbano o tym. Był system sprawdzenia, czy to działa, czy nie są wykorzystywani, czy to nie jest praca niewolnicza i tak dalej. Najnowocześniejsze metody pracy z osobami z niepełnosprawnymi umysłowo. Mówi, wystarczyło 12-14 lat, żeby z tych ludzi stali, żeby ci ludzie stali się potworami. Ja odnoszę wrażenie, że w każdym człowieku gdzieś tam niestety drzemie takie pokłady tego, że on może zostać potworem. W historii to widać, co nie? Wystarczy, że pojawią się tacy ludzie, którzy jednych na drugi będą szczuli. W każdej dziedzinie. I taka cisza zapadła i nikt nie chce pytać. No to ja mam... A może do pani poseł? No oczywiście, jak najbardziej. Bardzo proszę. Z tego, co się orientuję, to gdzieś pani miała przygodę z pracą w ZUS-ie, tak? Tak, oczywiście, jak najbardziej. O. Dalej jestem pracownikiem, tylko urlopowanym. No i powiedzmy, że w przyszłym roku, czy tam w następnym, następuje zmiana ekipy. Ma pani jakieś lekarstwo, w ogóle Platforma ma w poszczególnych obszarach jakieś lekarstwo na wszystkie rzeczy, które się stały. Czy pani ma jakieś lekarstwo na to, jak spowodować, żeby ZUS był samowystarczalny na świadczenia ubezpieczeniowe? Wiem, jak to wszystko powstaje. Wiem od 1945 roku, jak się mówi. Ale czy jest jakieś lekarstwo? No ja panu wytłumaczę, od początku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest dysponentem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I to w funduszu brakuje pieniędzy, bo jest dotowany właśnie z budżetu państwa. Po to powstał Fundusz Rezerwy Demograficznej w 1999 roku po reformie, że gdyby w funduszu emerytalnym zabrakło pieniędzy, to wtedy się korzysta z Funduszu Rezerwy Demograficznej. I tak jak dzisiaj patrzymy na tą całą politykę PiS-u, to ja nie znajduję obszaru, w którym by czegoś nie zepsuł. Proszę sobie wyobrazić, że 18 miliardów złotych już zostało z Funduszu Rezerwy Demograficznej umorzone po tych pożyczkach, które były zaciągane przez Fundusz Solidarnościowy, który powstał na rzecz pomocy osobom z niepełnosprawnościami i żeby wypłacać 13 i 14 emerytury i nie księgować ich w budżecie, wymyślono, że będą wypłacane poza budżetem. My oczywiście jako Platforma Obywatelska przeprowadziliśmy szereg debat, jakie już teraz w Senacie i mamy materiał, który on pewnie w najbliższym czasie się pojawi. Dyskutowaliśmy nie politycznie, tylko ekspercko. Byli profesorowie różni, różne organizacje zajmujące się tymi rzeczami. No i niestety perspektywa będzie taka, że budżet państwa będzie musiał dotować, bo demografia jest taka, jaka jest. Nic się nie zadziało w tym czasie rządów PiS-u, a wręcz przeciwnie, bo wszelkie ustawy wprowadzane, zwłaszcza te, które inwigilują kobiety, niestety, ale powodują to, że coraz mniej kobiet się decyduje na macierzyństwo. Urodzeń jest coraz mniej. Walka z pandemią wyglądała w ten sposób, że ponad 100 tysięcy ludzi zmarło w wyniku pandemii. Też się nic nie, a jeszcze dodatkowo kolejne zgony, które wynikają z braku profilaktyki, braku leczenia, braku dostępności i niedofinansowania służby zdrowia również są. Sami widzimy, jak spadło dalsze trwanie życia, to które się bierze przy ustalaniu prawa do emerytury.
I niestety tak to wygląda i my dzisiaj tworzymy... Ale emerytura podwyższyła, bo byś kursował życie. No właśnie, a to tylko statystycznie, dlatego, jest że dość makabryczne, nie? Tak, nie. Dlatego, że jest... A przyjąłem z zadowoleniem. Bo ma pan więcej, tak. Ale żeby można było... Także jeszcze w kwestii programu, bo tutaj na początku też tutaj Norbert wspomniał o naszych kongresach. My od stycznia tego roku organizujemy kongresy programowe i to są kongresy, które podczas których powstają programy, ale wśród ludzi, dla ludzi. Są to tworzone najpierw dyskusje i później są prezentowane te nasze propozycje. I te nasze propozycje, jak dotąd, skupiają się na tym, aby Polska była odporna, bo już przeżyliśmy pewne kwestie związane czy z pandemią, czy później bezpieczna, bo wiadomo to, co się dzieje z naszą wschodnią granicą, a teraz pomocna, bo widzimy szalejącą inflację i mówi się, nasz rząd zwala wszystko na to, że jest wojna albo pandemia i dlatego jest inflacja. No niestety, zbyt późno podejmowane decyzje, osłabianie złotówki, a wiadomo, że inflacja to jest kolejny głupi podatek, że tak powiem, wyciąganie pieniędzy z kieszeni obywatela, ale niestety coraz większe wpływy do budżetu państwa. Ale za to rząd ma więcej pieniędzy. No to właśnie o tym. Z jedną rzeczą, bym się z panią poseł nie zgodził, pani powiedziała na początku, że ZUS nie ma pieniędzy. Jest dysponentem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Fundusz. Ogromnie. Nie ma pieniędzy ZUS, dlatego jest dotowany. A moje pytanie właśnie miało tym, co zrobić, żeby tak nie było. Bo nawet platforma nie wpadła na taki pomysł jak od tego nowego bezładu, żeby wprowadzić 9% podatku. No mówię, tego, ze składki zdrowotnej od kwoty po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów. 21. Nawet platforma na to nie wpadła przez tyle lat na przyrządzenia, a oni na to wpadli i wyciągali. I powiem taki przykład, że oduczyli mnie pracować. Bo tak, płacę i od dwóch miesięcy, czyli ileś tam 32% podatku. No to wchodzi mi 9% składki zdrowotnej. Do tego ubezpieczenie inne. No patrzę, 60% idzie na kogo? Na wyborców PiS-u. Więc mówię, no proszę, brzydko, dziękuję i pracuję. Tak, bo ta władza niestety nie zachęca do pracy, tylko premiuje właśnie, no powiem brzydko, no takie trochę no, lenistwo, nieróbstwo, bo osoby, które ja ostatnio będąc w radiu, padło hasło, że PiS wie, gdzie są pieniądze, gdzie są zakopane pieniądze, no to odpowiedziałam krótko, w kieszeni obywateli. Pani poseł, możecie wymyślać sobie najlepsze programy i niestety to wszystko będzie psu na budę. Najważniejsze jest to, żeby prowadzić walkę polityczną. Po pierwsze, co to jest walka polityczna? Słychać. Co to jest walka polityczna? Jak ją robić? Nie macie zupełnie pojęcia o tym. Kompletnie. Dlatego Polska przegrywa. I teraz następna sprawa, to jest taka, od 89 roku i wszystkie ekipy, jakie rządziły, po prostu doprowadziły do tego, że w Polsce jest bezprawie, wie pani o tym? Jest bezprawie, jest prawo tylko dla tych malutkich, ukradniesz, to cię skażemy, natomiast dla tych dużych przestępców nie ma. A to nie znaczy, że nie trzeba tego naprawiać. Ale to został ukryty. Po kolei. Bo... Daj ten mikrofon, bo i tak ci nie potrzebny. Nie, ale tutaj ja bym się nie do końca z panem zgodził, ponieważ tak jak patrzymy sobie, rzeczywiście ale można powiedzieć, że dużym więcej uchodzi na sucho. Ale zobaczmy, no, dzisiaj mamy jeden z największych skandali, moim zdaniem, o którym można powiedzieć, to jest zakup obligacji nominowanych do inflacji i to 1% jeszcze wyżej przez premiera Morawieckiego. Podał dzisiaj, że to w oświadczeniu majątkowym za rok ubiegły.
podał, a więc są to obligacje kupione w roku ubiegłym, tak jakbym mówił do Tunamu. No tak, no w roku ubiegłym. No, ale jakby nie wiedział, że będzie ten. To jest problem, że kupił w roku ubiegłym. No właśnie. Ale problem jest troszeczkę inny. To jest tak, jak rozmawialiśmy o naszych pomysłach na to, jak walczyć z inflacją. Ja miałem takie ostatnio spotkanie i ktoś mi zadał pytanie, no dobra, ale ten pomysł na to, żeby zamrozić kredyty na poziomie, te kredyty hipoteczne na poziomie grudnia 2021 roku, no to jak się do tego ekonomiści na to zapatrują? Ja mówię, no jak się mają zapatrywać? Przygotowywały to dwie osoby, które pracowały w Ministerstwie Finansów, pan poseł Janusz Cichoń, pani posłanka Leszczyna. Myślałem, że Jacek Rostowski, który nie był rozrzutny, on absolutnie nie był rozrzutny. To, że nie było 300+, które było pomysłem Platformy Obywatelskiej, to jest też jego wina, bo się na to nie zgodził. On cały czas budował poduszkę finansową na ciężkie czasy. Przyszedł PiS, wydał te pieniądze, kupił serca wyborców w dużej mierze, prawda? Bo ludzie lubią, jak się im daje pieniądze. A poza tym jakieś wsparcie rodzin wielodzietnych powinno być. U nas to były różnego rodzaju odpisy, były jakieś żłobki, były przedszkola i tak dalej. Urlopy tacierzyńskie, dłuższe urlopy macierzyńskie, prawda? To, ale człowiek zawsze lubi bardziej, jak mu coś pieniądz do kieszeni wpadnie. To jest tak, jak mój znajomy powiedział do swojej mamy. Mama mu mówi, oj, ten PiS nie jest taki zły, bo wydaje 14 emeryturę. A on mówi, ale mamo, ale oni ci zdecydowanie więcej zabierają w dzisiejszych właśnie inflacji, tym, że coraz mniej kupisz za te pieniądze. Mówi, ja ci dam te pieniądze, mówi, tylko ty tak nie mów, żebyś miała więcej przez to. Ale pytają się mnie w końcu, no co na to właśnie inne osoby. Ja mówię, no jedyną osobą, która krytykowała nasze pomysły był pan profesor Leszek Balcerowicz. Mówię, ja bardzo szanuję pana profesora Leszka Balcerowicza, uważam, że to jest wybitny. To był wybitny na pewno ekonomista. Wyrobił, można się z nim nie zgadzać, można tego. Uważam, że dzięki jego działaniom udało się zrobić jakiś skok cywilizacyjny, odciąć się od tego balastu PRL-u, który był. Może nie wszystko się udało, ale jednak mieliśmy ten sam start co Ukraina. Ale myśmy poszli do przodu w tym czasie. Ale ja mówię, pan profesor Balcerowicz ma jeden komfort zdecydowanie większy niż my. On nie musi wygrać wyborów, prawda? On może powiedzieć, nie, to jest zły pomysł. A to, co można zaproponować? To on może zaproponować racjonalność, prawda? Musimy oszczędzać. Czy zdarzyło się komuś wygrać wybory, mówiąc ludziom, będziecie mieli gorzej, będziecie musieli oszczędzać, nic nie będziecie mieli. To oni wolą myśleć, nie, to jeżeli będzie, no tak, ale to była wojna. Obiecuję wam tylko krew, pot i łzy, prawda? Ale wszyscy się bali tych Niemców na brzegach Anglii. Natomiast tutaj, ja nie mówię, że trzeba kupować absolutnie wyborców, ale też trzeba dać jakąś wizję, że dzisiaj trzeba państwo naprawić, ale też coś trzeba zmienić. Ja państwu powiem tak, ja jestem w przekonaniach liberałem, ale można byłoby się zastanowić, co mogłoby być takim impulsem, znaczy takim dla nowocześniejszego państwa i systemu pracy. My wszyscy mówimy, że powinniśmy ciężko pracować. Ja zresztą pracowałem na dwóch, czasem na trzech etatach, żeby łączyć, wiązać koniec z końcem. I jakoś się udawało, mimo że to było kosztem rodziny, czasu wolnego i tak dalej. Ale dzisiaj tak siedzę i sobie myślę, mówię, a słuchajcie, a może powinniśmy pomyśleć o tym, żeby skrócić dzień pracy, żeby nie był 8-godzinny. Za te same pieniądze oczywiście to będzie kosztowało. Ale zobaczcie, 6-godzinny dzień pracy to jest więcej czasu spędzone z dziećmi, to jest więcej czasu na to, że na skorzystanie z usług miejskich, to jest więcej ludzi, którzy są powinni dostać pracę. Za jakiś czas praca będzie towarem deficytowym, kiedy jeszcze się poprawi automatyzacja, kiedy się nagle okaże, że pracowników jest potrzeba coraz mniej. W związku z tym 6-godzinny tydzień pracy mógłby taką sytuację ratować. W czterozmianowym, w ciągłej systemie pracy, czterozmianowy system pracy. I tak badania pokazują, że pracujemy najbardziej efektywnie
przez 5,5 godziny w ciągu dnia, przy 8-godzinnej szychcie, jak to się mówi, to, nie? To może jednak powinniśmy powiedzieć, zobaczcie, rodzic wychodzi o 14 z pracy i o 14.30 odbiera dziecko z przedszkola, to, nie? A nie o 16.30. Dzieci są krócej w przedszkolu, mają więcej czasu z rodzicami. Moim zdaniem to jest prorodzinne podejście do tego. Oczywiście to wszystko będzie kosztować, trzeba byłoby poprawić wydajność pracy, państwo powinno by wesprzeć przedsiębiorców. Mam wielu przyjaciół, którzy w ogóle krytykują takie rozwiązanie, bo to jest oczywiście pomysł taki, o którym tylko dyskutujemy i to nie dyskutujemy nawet w platformie, tylko dyskutujemy w gronie osób, które mówią, jak można by było kiedyś zmienić i coś dać jeszcze ludziom innego niż pieniądze. Wiecie państwo, co to jest manipulowanie tłumem? No widziałem parę razy. Jeżeli nie wiecie tego, to nie wiecie, co to jest walka polityczna. A Kaczyński to doskonale zna. Tylko jest pytanie, czy ja muszę być taki jak Jarosław Kaczyński albo Antoni Macierewicz. Pytanie, czy powiem, szanowni państwo, to jest też tak. Pamiętacie politykę sprzed 20-30 lat? Nie tą za PRL-u. Tą za już tamtych zmian. Tam też nie było za wesoło. Ale jak ja rozmawiam z naszymi starszymi kolegami, z panią poseł Iwoną Śledzińską-Katarasińską, która jest posłanką wszystkich kadencji, od samego początku, z innymi starszymi, doświadczonymi kolegami. Ja się ich pytam, słuchaj, czy tu zawsze było, przepraszam za sformułowanie, takie chamstwo, tu zawsze była to wy się zawsze tak naparzaliście, za przeproszeniem, w mediach, a on mówi nie. Kiedyś było tak, że myśmy ze sobą normalnie rozmawiali. Nie nienawidziliśmy siebie nawzajem. Jak się spotykaliśmy po Sejmie, bo teraz nawet po Sejmie, kiedyś się mówiło, oni się kłócą na sali sejmowej, a potem idą na wódkę. Nie idą na wódkę, absolutnie. Unikają siebie nawzajem najczęściej. Bo jeszcze ktoś może, prezes Kaczyński może zobaczyć, że ktoś od niego rozmawia z naszymi. Potem i się popada w niełaskę. Takie sytuacje były. Nie? A kiedyś ludzie się podobno spotykali, no ty jesteś w opcji rządzącej, jestem w opcji opozycyjnej, ale wiesz co, w naszej wspólnej okręgu wyborczym jest jakiś zabytek, na który trzeba pieniądze zdobyć. Poparłbyś moją poprawkę? Proszę cię. A on mówi, dobrze, pójdę do swojego szefostwa, porozmawiam, przedstawię to. Dobra, jest zgoda na to, żebyśmy pieniądze na to zebrali. I wiecie co? I można było to robić, prawda? Można było normalnie rozmawiać. To się wszystko jakoś popsuło, nie wiem, po 2005 roku, może po 2007, trudno mi powiedzieć kiedy, czy po 2010. Ale ten nieakceptowalny przeze mnie i zapewne przez ciebie, Joanna, styl prowadzenia polityki, który prowadzi nas donikąd, którego efektem też jest to zabójstwa, prawda, można powiedzieć, to zabójstwo Adamowicza. Ale wcześniej, ja mówię o tym, który nasz zwolennik niezrównoważony chyba psychicznie, który poszedł w Łodzi z nożem, prawda? Znaczy widzimy źdło, no to zobaczmy belkę u nas, prawda? Ale morderstwo Pawła Adamowicza. Jakbym państwu powiedział, ile dostajemy w tej chwili maili z grożeniem odebrania życia, podpalenia biura poselskiego, że dostaliście kopertę z wąglikiem, że już o 18 nie będziesz żył, ty i taki owaki. Wiele z tych jest pisanych przez Rosjan, znaczy przez, bo to już nawet zweryfikowaliśmy, nawet składnia jest taka lekko rosyjska z tłumacza. Ale wiele jest przez różnego rodzaju frustratów. Tego kiedyś nie było. Ja to zgłaszam na policję. Ostatnio policjant mówi, a przecież wie pan, że to są wszystko te żarty. Niech pan to powie wdowie po prezydencie Adamowiczu, że to były żarty. Nie? A z drugiej strony, zobaczcie, do czego to doprowadziło. Kiedyś miałem jedno takie na miesiąc, teraz mam dwa w tygodniu. To znaczy, że jest pan poseł teraz ważniejszy? Nie, wszystkie, to nie jest tak. Wszyscy nasi posłowie, ja mam biuro poselskie w Warszawie, który ma 4. No wydaje mi się, że nie, może sporadycznie, bo oni by od razu to nagłośnili. A u nas tak, Radek Sikorski, ja na pewno dostaję, ty dostajesz tak samo. My tym nie apatujemy, nie wychodzimy na zewnątrz, nie mówimy. Składamy regularnie, policja ma to znaleźć sprawcę, co nie? Na razie otrzymujemy tylko umorzenia postępowania z uwagi na niestwierdzenie sprawcy, co nie?
Wyobraźcie sobie sytuację taką. Przychodzi do mnie biegły, który ma sprawdzić mój komputer, żeby przeczytać ten nagłówek tego maila, który mu zresztą miesiąc wcześniej, czy dwa miesiące wcześniej przekazałem policji i mówi, dlaczego tak późno, zresztą biegłego przysłali, który jest starszy od chyba matematyki był, bo już taki naprawdę w poważnym wieku był, to widział na pewno narodziny komputera i algebry zero-jedynkowej. Ale mówi, dlaczego państwo tak późno zawiadomiliście? A ja mówię, nie późno. My zawiadomiliśmy prawie od razu, tylko panu tak późno przysłali do nas. No, wszystko schodzi na psy. I ja jestem zwolennikiem. Ja się zgadzam, że żeby można było wygrać, trzeba porywać za sobą tłumy, trzeba coś obiecać, trzeba być tym trybunem ludowym, prawda, i pociągnąć za sobą ludzi. Ale z drugiej strony trzeba się zastanowić też, czy należy im kłamać, że będzie, jak nas wybierzecie, to wszyscy będą mieli lepiej, każdy dostanie 100 dolarów i pajdę kiełbasy, prawda? No nie, bo będziemy musieli naprawiać państwo. Teraz trzeba się zastanowić, jak to zrobić. Jak się doszli do władzy, też będzie problem teraz, jak to wszystko uregulować. Znowu nie będzie, będzie to proinflacyjne. Mam takie zasadnicze pytanie, które tutaj było zaczęte. Znaczy nie pytanie, ale... Ale kto ma mikrofon, to ma pytanie? Pani poseł, do pana posła. Chociaż zdaję sobie sprawę, że chyba nie jest pytanie na tym poziomie, ale akurat jak tutaj prezes Tusk, to nie było pytanie, nie było mi akurat przy tym, kim się wtedy zapytał. Były czy pytanie. Wszystkie czyny i uczynki zostały spisane, czy zostaną osądzone? Jestem prawnikiem, dlatego stąd może mi się to pytanie wzięło. No ja już tak, w 2007 roku, jak się przejął do władzy, prezes Tusk, premier, zebrał towarzystwo i powiedział, zostawiam wam Kamińskiego, bo wiem, jacy jesteście, niech was pilnuje. Kogo osądzono, kogokolwiek? No to wymieniona przeze mnie późniejsza premier nie przyszła na posiedzenia, w którym trzeba było głosować nad magistrem Ziobro, żeby postawić go przed Trybunałem stan. Idźmy dalej. W 2015 roku PiS dostał władzę. Przez czasem też odgadzał się w trakcie wyborów, ile to ujawnił, ile to ukarzą ludzi, nie ukarali nikogo. I co? Za rok czy półtora Platforma z koalicjantami, jeśli przejmie władzę, wyciągnie konsekwencje? Nie wyciągnie. Ponieważ to taki jest bieg historii. Wy nie każecie nas, nie ścigacie, nie. Też nie będziemy ścigać. Niestety, mam taki pesem, że trochę pamiętam, wiem jak to wygląda cały czas. No niestety, to przykro. Też? Ja tylko powiem tyle, że jeżeli nie rozliczymy PiS-u, albo inaczej, nie rozliczymy ludzi, którzy popełnili niegodziwości, tak to nazwijmy, to nie mamy prawa istnieć jako formacja polityczna i tyle. Więc jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu w następnych wyborach już nas nie ma, a może nawet wcześniej. I to mogę tylko zadeklarować, że ja będę do tego dążył. Dotykaliśmy kwestii wyborów. Ja mam pytanie do Jandy teraz, żeby panu dać odpocząć troszkę. Jak wiemy, najprawdopodobniej te wybory będą przesunięte, to jest raczej już pewne, nie wiadomo, czy pół roku, czy rok. Samorządowe. Tak. I teraz jak państwo do tego podchodzicie? Czy ta cała akcja, która w tej chwili jest zrobiona, konwencja pogromowa, jeżdżenie Donalda po całym kraju, czy to jakoś spowolni, czy ta decyzja wpłynie po prostu na te nasze działania? Ja zanim odpowiem na to pytanie, jeszcze chcę odpowiedzieć panu, dlaczego jeszcze nikogo nie postawił przed sądem z Platformy ZB, bo po prostu nie udowodniono nikomu winy, bo myśmy, ja akurat nie byłam wtedy w polityce, ale te osoby, które podejmowały decyzję, robiły to zgodnie z prawem. No a my będziemy mieć obowiązek właśnie rozliczyć za te przekręty, które się dzieją. Za te pieniądze, które zostały wypuszczone gdzieś tam bokiem. Za kopertowe wybory, respiratory podwójnie zapłacone. Za fundację Czartoryskich. Wszystko się im przypomni. Zresztą się przypominamy im codziennie. Jeśli chodzi o wybory samorządowe, ostatnio pojawiła się w przestrzeni medialnej informacja, że prawdopodobnie jeszcze w czerwcu wpłynie do Sejmu ustawa, Welaskiej Marszałkowskiej ustawa i będzie to prawdopodobnie projekt poselski,
mówiąca właśnie o przesunięciu wyborów samorządowych na 2024 rok. W związku z tym pewnie wybory parlamentarne będą w terminie konstytucyjnym, czyli na koniec 2023 roku, czyli na następny rok. Ale oczywiście też istnieje prawdopodobieństwo dosyć duże, że te wybory mogą być w 2022 roku. W tym roku też mogą być wybory. W tym roku prawdopodobnie już nie, bo wakacje czekają pieniędzy, na pieniądze, które pierwsze... Pieniędzy z KPO nie będzie i Ziobro fiknie i już będzie po zabawie. Pierwsza transza ma być w 2000. Teraz we wrześniu prawdopodobnie, na to czekają. Decyzji jeszcze nie ma, bo po spełnieniu tych warunków nałożonych i przez Komisję Europejską, i przez te kamienie milowe, które będą, mamy świadomość, że codziennie Polska płaci horrendalne kary za niewykonanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego Unii Europejskiej. TSUE, tak jest, i dokładnie tak, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I drodzy Państwo, istnieje prawdopodobieństwo takie, że te wybory mogą się odbyć na wiosnę. Dlaczego? Dlatego, że PiS przygotuje budżet, znowu poobiecuje 13, 14, 15, 17 i szereg różnych rzeczy. Prezydent nie podpisze tego budżetu, rozpiszą wybory, potem zmienią ten budżet i mogą mieć nadzieję, że będą rządzić dalej. Więc może być tak, wszystko zależy teraz od tego, czy będą pieniądze, czy nie będzie pieniędzy. I czy będzie koalicja. A co do koalicji, Donald Tusk powiedział na, już nie pamiętam podczas którego spotkania, ostatniego, ale również w piątek powiedział to samo. Dokładnie, że jest otwarty i czeka na to, aby zbudować jeden wspólny blok. Szanowni Państwo, ktoś mógłby powiedzieć, nie, dwa, trzy bloki, prawda, ludzie nie będą, pójdą do głosowania, jak będzie jeden blok, bo tym, którzy mają, załóżmy, którym bliżej jest do konserwatywnego skrzydła, to będzie daleko do lewicy, zwłaszcza do partii Razem. Znaczy ja szczerze mówiąc, mi też nie jest za blisko do niektórych skrzydeł, prawda? Mimo, że jestem lotnikiem. Ale tak, mimo, że jestem lotnikiem, ale ja zawsze byłem pomiędzy skrzydłami, prawda, czyli w centrum. Ale gra idzie o zbyt wysoką stawkę, żebym ja się mógł w ogóle zastanawiać nad tym, czy jedna, czy dwie, czy trzy, czy pięć list. Każda lista więcej to jest 10 mandatów mniej dla opozycji. Mówimy o lista więcej na opozycji. Bo tak wygląda, taki jest dąb, tak będzie to wyglądało. Ale czy z PiS-em można wygrać? Szanowni Państwo, Senat pokazał, że można. Mieliśmy 800 tysięcy głosów więcej niż PiS na listę do Senatu. Była wspólna lista. 800 tysięcy. Rafałowi Trzaskowskiemu zabrakło 450 tysięcy głosów, żeby był prezydentem Polski. 90 tysięcy? Czy... Nie, 490. 490 tysięcy, tak? No można powiedzieć prawie nieco więcej niż połowę tego, co mieliśmy wspólnie do Senatu. Dzisiaj była taka analiza, chyba w Gazecie Wyborczej, zrobiona przez jedną z sondażowni. Jeżeli pójdziemy oddzielnie, mamy między 228 a 231 mandatów, czyli mamy znaczy patrząc na to, że jesteśmy opozycją, mamy znikome szanse na wygranie wyborów. A razem mamy 259, na dwóch listach takich to nawet tam wychodziło 265, ale za każdym razem dwie listy lub jedna lista blisko 260 mandatów. Przepraszam. Dlaczego nie pomyślicie rozsądnie? Platforma nie ma żadnych szans na wygranie przyszłych wyborów. Żadnych. Janusz, ale słyszymy to. Moment. Słyszymy to, że ktoś jeszcze inny mógł zadać pytanie. Wygrał poprzez fałszerstwo. Zaraz wam udowodnię. Około 2 milionów głosów oddano. Hospicja, DPS-y, szpitale i zagranica. I to są te głosy sfałszowane. Wiemy, kontrola wyborów. Mamy tego świadomość. Mamy też. Wszyscy się musimy do tego dołączyć. Wspólnie, jak tu jesteśmy obecni. Słuchajcie, kolega się zapisał teraz do platformy. To na pewno. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby... Powiedz jeszcze, chcecie doprowadzić do tego, żeby ulica wyszła, bo tylko ulica może zrobić ten porządek.
Znaczy Donald to zgodnie, że karacę. Za wszystkimi. Na pewno, tylko musi najpierw wyjechać cały. Donald Tusk, goszcząc Marku, byłem na tym spotkaniu, dość kameralnym gronie, złożył deklarację, że przyjdzie do Tarnobrzega i nastąpi to na pewno. Robicie jakieś działania? Robimy działania. Zresztą pani sekretarz tutaj potwierdzi, czynimy takie działania. I początkowo Tarnobrzeg miał być dodatkowo w ramach uzupełnienia spotkania otwartego, no, które było planowane z przyczyn gazowych, tak powiem, następnego dnia nie doszło w tej formule szerokiej. Mieliśmy być jako miasto dodatkowo uhonorowani przy wizycie w Świętokrzyskim lub Lubelskim, ale wyszedł temat dodatkowej wizyty na Podkarpaciu, więc myślę, że nie dała formuła. Na razie tego nie wiemy. Bo na razie nie ma co do tego kraju. Natomiast myślę, że po tej pętli pierwszej, w której my byliśmy uwzględnieni, będzie Donat na pewno ponownie do Podkarpacia i siłą rzeczy w Tarnobrzegu. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Chciałbym zapytać jedną rzecz, bo 1 lipca chyba tego Polskiego Ładu zmieni się. Urzędy skarbowe będą mogły kontrolować osoby fizyczne, będą mogły mieć wgląd na konta banku. Do tej pory było to tylko osoby podejrzane i to tak gdzieś cicho, nie ma jakiegoś rozgłosu w tej sprawie. I czy Państwo posłowie wiecie, co w tej sprawie? Jeszcze chyba nie wszedł. Od 1 lipca nie ma. Chyba jeszcze nie zostało, zostało przegłosowane. Przynajmniej nie zostało to jakby My nie jesteśmy, w Komisji Finansów Publicznych, dokładnie. Ale... Czy to będzie ruch dobrą stronę, czy to... Dlaczego? No oczywiście, że nie. No inwigilacja? Oczywiście. Od 1 lipca PiS się przyznał jednak do błędu, bo nie słuchał opozycji, jak myśmy mówili przy Nowym Ładzie, jakie będą konsekwencje tego wszystkiego. Przy utrzymaniu podatku na wysokości tam 17%, mówimy o tym podstawowym progu podatkowym, dołożył nam 9% składki zdrowotnej. Połapał się, dlaczego? Bo oczywiście członkowie rządu też potracili pieniądze i w związku z tym postanowił zmienić z 17% na 12%. No to nie jest kwestia obniżenia podatków, tylko zniwelowania wprowadzenia właśnie skutków tego Polskiego Ładu. 21% podatek. Dokładnie. Tak naprawdę. Dokładnie. Kompensacji może jeszcze wracamy. A proszę Państwa, bo jest jeszcze taka informacja i zaproszenie dla członków, dla sympatyków, dla osób, które chciałyby uczestniczyć, dla członków też, które będą się zgłaszać do tej kontroli wyborów. Będzie konwencja 2 lipca w Radomiu i można się zapisywać tutaj u pana przewodniczącego imiennie na autokar. Będzie na pewno, także będzie czym dojechać. Państwa tylko proszę o zarezerwowanie czasu i o wyjazd. Sobota. To będzie sobota. Pani poseł, jest to bardzo istotne. Już któreś tam wybory, tu na prośbę Roberta, kogoś tam jeszcze z Platformy. Jako osoba, ja niestety, pracy, nie zajmuję się polityką. Jestem na spotkaniu, ale tutaj o polityce nie pytanie. W związku z tym już kilkakrotnie przeprowadzałem szkolenie z zakresu, jak przeciwdziałać fałszowaniu wyborów. To Sejmu, Samorządu, Senatu i tak dalej, i tak dalej. Więc jak kolega przedstawiał na prezydenta, więc miałem bardzo szerokie audytorium z PSL-u, z Lewicy, z Platformy. Ale ostatnie wybory, no to, że tak powiem, w dużym stopniu to wymusiłem tutaj dalej. Zgorzec, Makro, Partyka, Sława, ktoś tam jeszcze. I tam ze 30-40 osób się zgłosiło, jako członkowie komisji to w mniejszym stopniu, ale ci, którzy byli z mężami zaufali. No i tutaj jest moja taka uwaga, czy prośba, zróbmy wszystko, żeby jak każda komisja była obstawiona przez męża zaufania, żeby każda, w każdej komisji była osoba, która ma pojęcie, że zwrócić uwagę, panie, wyrzuć pan ten ołówek przy przyliczeniu, czy ten długopis przy liczeniu głosów, on jest do panu niczego niepotrzebny. Po prostu musi być w każdej komisji osoba odpowiedzialna. I to bardzo proszę na tej konwencji, czy gdzieś tam jeszcze zwrócić na to uwagę. Jestem niezmiernie na sprawę. Potem się biorą te tysiące głosów w miejscach, gdzie jest 100 wyborców, a 200 głosów.
No dokładnie. Proste. Dokładnie, to ma pan rację, dlatego my od początku tego roku, a to nawet chyba padła taka propozycja jeszcze pod koniec ubiegłego roku, żeby właśnie tworzyć tą kontrolę wyborów, stąd już, nie wiem jak w Tarnobrzegu, ale w niektórych częściach naszego województwa już mamy, na przykład my w Krośnie mamy już prawie pełne listy osób do komisji i jako mężów zaufania. Dlatego mówię, jest to ważne, bo niestety no nie możemy pozwolić na jakiekolwiek fałszowanie wyborów, przekręty, słusznie pan zauważył. Drodzy Państwo, jeśli nie ma pytań, dobrze, jeszcze pan na koniec i będziemy kończyć, bo ja zabieram pana posła do Krosna. Mam pytanie do pana przewodniczącego, bo to padło nazwisko tego gościa pod komisji przewodniczącego, etc., który namieszał nam w wojsku bardzo dużo. Czy mamy jakąś wiedzę na temat naszych służb, które zostały rozwalone? Czy wszyscy wrócili? Czy wszyscy są, mam na myśli tutaj służby wojskowe, co Marciele już nas sprzedał praktycznie i pokazał na widełce? Bo nigdzie tego się nie bardzo można dowiedzieć, czy wszyscy żyją aktualnie, bo w takich służbach takie rzeczy się dzieją, to nie muszę być w tym miejscu. Mam pytanie, jeśli można by coś na ten temat powiedzieć. Czy ma być włączona kamera, czy nie, nie wiem. Jeśli nie, to mam tutaj kolega Janusz dobrze powiedział. Tarnobrzeg musi powtórzyć to, co zrobił z wyborami w 2010 roku. To kolega Janusz mówił o tym. Także na pewno to musi zrobić, jak chcemy być dalej w Tarnobrzegu i żeby nas było widać i słychać. Dziękuję. Ja mogę tylko powiedzieć, nie musimy wyłączać kamery, bo nie, i tak nie byłbym w stanie powiedzieć niczego, co jest objęte klauzulą, bo już, więc to pan doskonale wie. Natomiast, o tak, to jest moja pierwsza odpowiedź. Druga jest taka, że żadne państwo, które chce być państwem skutecznym, nie sprzedaje czy nie denuncjuje swojej agentury. Nieważne, czy to było. Nawet bolszewicy, jak przejęli władzę, to wykorzystali w pierwszej kolejności agentów jeszcze carskich w całym tym. I ja myślę, że znaczy jak stało się to, co się stało, prawda, z naszą całą siecią wywiadowczą, która została sprzedana, opublikowana na język rosyjski, raport z likwidacji WSI, co jest w ogóle coś nieprawdopodobnego i za to nie został autor tego raportu rozliczony, wspomniany tu przez i pana, i przeze mnie parę razy. To jest przykład tego, że nasze państwo po prostu no, nie chce dobrze działać, bo za coś takiego to się popada w wieczną infamię, a jeszcze tak najlepiej jeszcze ma się zarzuty prokuratorskie, zwykłe, karne zarzuty, bo to jest niszczenie państwa. Każde państwo musi mieć swoją sieć wywiadowczą. Polska pracowała na dobrą sieć wywiadowczą latami, jeszcze za PRL-u. Doskonała nasza agentura na Bliskim Wschodzie, ale również i w Afganistanie, i na Dalekim Wschodzie. Generalnie o tym wszyscy specjaliści mówili. To nam uratowało, naszym żołnierzom też uratowało swego czasu skórę. Tym, którzy byli w Iraku, tym, którzy byli w Afganistanie, już było dużo trudniej, bo już było to praktycznie po likwidacji WSI. Oczywiście w każdej służbie zawsze, jeżeli jest niewłaściwie nadzorowana, zdarzają się patologie, ale to też znowu jest rolą państwa, żeby do czegoś takiego nie dopuszczać. A sposób na likwidację poprzez ujawnienie tego wszystkiego jest żadnym sposobem, bo dzisiaj tylko wariat albo podwójny agent będzie współpracował z polskim wywiadem. Nikt rozsądnie nie będzie. Dlaczego? No bo to po prostu można powiedzieć, znaczy nie tylko osoba, nie mówimy o osobach, mówimy również o wywiadach innych państw. Bo kto ma gwarancję tego, że go później nie pojawi się znowu taki ktoś i nie sprzeda informacji, prawda, publicznie, bo było tak, bo było inaczej. Po prostu niedopuszczalne. Jeszcze za rządów Tuska. To ciekawe. Czy pan Macierewicz został rozliczony?
przekroczone zostały już ponad milion odszkodowań. Kary, tak. I oczywiście było wiadomo o tych agentach. Wiecie Państwo, jaka odpowiedź była? Nie był funkcjonariuszem publicznym. Nie było ustawy, żeby go rozliczyć. Tak, to jest błąd. To jest błąd. Ja w ogóle nie tak. Skoro mieliśmy takie fantastyczne służby, to pytam się, dlaczego nikt nie ważny, żeby go się odstrzelił. Nie, no nie wolno. Tak nie, znaczy tak nie możemy mu... Znaczy tak, ja przepraszam, ale ja muszę zareagować, prawda, bo ja wiem, że są emocje, ale nie, o taki, tak nie możemy tak nie możemy mówić. Natomiast rozliczyć, osądzić wszystkich, którzy są, szkodzą państwu polskiemu, po prostu bezwzględnie trzeba i koniec. Nie, takie państwo nie ma prawa mieć zaufania swoich obywateli, jeżeli nie rozlicza afer. Trudno odliczyć tego, który ma papiery na pierwszego. Szanowni Państwo, wszystko co dobre ma swój bieg i kres. Chciałem w imieniu Państwa podziękować za przyjęcie zaproszenia i dzisiejsze spotkanie. Pani poseł, panu posłowi za przyjęcie zaproszenia i to jest ten moment, kiedy można... Teraz już można? Ale nie będziesz mówił Jarosław, jak na jednej z konwencji. To nasz. Nie, my nie. Nasza partia. Nie zliczyliśmy tej. Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie. Autor jest teraz do Państwa dyspozycji. Jest również ścianka. Można zrobić zdjęcie na ściance. Dziękuję serdecznie. Ale to Panu zawsze. Ja dziękuję bardzo. Zapraszamy. Co mamy pisać? Ja wiem.